Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Widzę, że się gromadzimy, bo cały czas dołączają kolejne osoby. Także drodzy klubowicze, serdecznie, serdecznie Was dzisiaj witamy. Jest nas już ponad 600 i widzę, że cały czas naszych gości przybywa. W związku z tym serdecznie Państwa witamy i będziemy rozpoczynać nasz dzisiejszy webinar, który de facto poprowadzi w całości doktor nauk farmaceutycznych Justyna Godyń. Przypomnę, że Justyna jest naukowcem i dyrektorem działu badań i rozwoju w firmie DuoLife. Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i tam właśnie otrzymała stopień naukowy. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta, prowadząc badania naukowe związane z poszukiwaniem nowych leków. Jest współautorką ponad 30 publikacji naukowych z łączną ilością ponad 700 cytowań opublikowanych w branżowych i międzynarodowych, w międzynarodowej prasie. Od 2019 roku Justyna Godyń jest związana z działem badań i rozwoju w naszej firmie i zajmuje się między innymi właśnie opracowywaniem receptur wszystkich nowych produktów w firmie DuoLife. Szanowni Państwo, dzisiaj naszym tematem będą produkty, ale z kategorii kosmetyki. Kosmetyki są ogromnie wdzięcznym rynkiem z ogromnym potencjałem, cechującym się stałą, ale jednak dynamiką wzrostu, bez względu na to, z jakimi czasami się mierzymy. Będziemy dzisiaj rozmawiać o kategoriach, które już znalazły uznanie w naszej społeczności, bo będziemy rozmawiać o produktach, które trochę Państwo znacie, a trochę będziecie poznawać. Lipiec i sierpień są bowiem momentem, w którym do naszej sprzedaży wróci najwięcej produktów. Mówiąc wróci, mam na myśli trochę wróci, ale trochę w nowej odsłonie, ponieważ z naszej perspektywy okazuje się, że mamy do czynienia z nowymi produktami, z nowymi recepturami, z jeszcze lepszymi produktami, ulepszonymi, doskonałymi, które powstały w oparciu o najnowsze doniesienia naukowe. One są jeszcze bardziej skuteczne. W nowej szacie graficznej zaraz Państwo przekonacie się, jak będą wyglądać, bo wierzymy i zgodnie z tym, co dzieje się w DuoLife, jeśli możemy coś zrobić lepiej, to robimy lepiej. Wyciągamy wnioski, wsłuchujemy się w Wasze głosy i tak naprawdę wszystko, co powstaje, to nie tylko nasze doniesienia naukowe i to, co możemy wykorzystać w świecie farmaceutycznym, ale także odpowiedzi na Państwa sugestie i prośby dotyczące ulepszeń tego, co widzicie, że byłoby jak najlepsze dla Waszej społeczności. Więc tak naprawdę dzisiejszy webinar jest początkiem zarówno naszych możliwości, jak i edukacji, jak i tego, co przed nami i co dla Państwa w tym roku szykujemy. Więc zapraszam do doskonałej historii o absolutnych hitach rynkowych, które są wyczekiwane, ale są zrodzone z największą miłością i dbałością o szczegóły, ponieważ zostały opracowane we współpracy wielu ekspertów i w odpowiedzi na Państwa potrzeby. Pani doktor, oddaję zatem głos i zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie, Klaudyno. Dziękuję Państwu za dzisiejszą obecność. Jest nas naprawdę ogrom. Mamy już ponad 800 osób obecnych, które przyszły tutaj i za to Wam wszystkim dziękuję, że chcecie, że będziecie z nami, że wysłuchacie tego, co mamy Wam do powiedzenia, bo ta prezentacja, która za chwileczkę zostanie przedstawiona, jest prezentacją absolutnie optymistyczną, z której jesteśmy dumni, bo dumni jesteśmy też z tego, co przygotowaliśmy i co mamy dzisiaj Wam wszystkim do przekazania, do powiedzenia. Tak jak już przed chwilą wspomniano, kosmetyki DuoLife wracają w nowej odsłonie. Wracają w nowej odsłonie po wytężonej pracy wielu zespołów, wielu specjalistów, wielu osób o bardzo, bardzo dużym doświadczeniu technologicznym i to, co za chwileczkę zaprezentuję, to portfolio, to jest naprawdę owoc współpracy na najwyższym poziomie po to, by można było przedstawić produkty, które tak naprawdę są zgodne z tą ideą, którą przyjęliśmy już w 2022 roku, czyli z ideą DuoLife Go Up. Jest to proces oczywiście zawsze, takie dostosowanie, taka innowacja,
Takie zmiany to zawsze jest proces. Ten proces toczył się w naszych głowach już od jakiegoś czasu. Postanowiliśmy podjąć ten trud, to fantastyczne wyzwanie, by wraz z ideą Dual Life Go Up przejść i razem z Wami tą zmianę, którą dziś możemy zaprezentować i z której jesteśmy niezmiernie dumni. I myślę, że na koniec naszego dzisiejszego spotkania wszyscy będziemy jednakowo przekonani, jak potężne narzędzie dostajemy w ręce i jak fantastycznie będzie można rekomendować też nasze nowe kosmetyki, a właściwie odnowione, ulepszone. Niektóre powracają, niektóre będą faktycznie w całkowicie nowej odsłonie. I to, o czym przed chwileczką powiedzieliśmy, czyli zmiana szaty graficznej. Wszyscy wiemy, że rebranding, który nas niedawno spotkał, z którym mamy już do czynienia, nowe logo, jest motorem do dalszych zmian, do dalszych działań, do dalszego rozwoju. Każda firma, która chce liczyć się w biznesie, która chce być ważna, która chce budować swoją markę na rynku i rozwijać się, musi myśleć o odświeżaniu swojego portfolio, ale też o odświeżaniu swojego logo i o rebrandingu. I to właśnie się zadziało. Było to również bardzo głęboko przemyślany proces, ale przy tej okazji skorzystają również kosmetyki, które będziemy dzisiaj omawiać i które, jak zaraz zobaczycie, wyglądają po prostu fantastycznie. Jest to szata graficzna, bardzo elegancka, bardzo pasująca do tych kosmetyków, które dostajecie w ręce, a więc do kosmetyków z linii premium, bo tak naprawdę wszystkie nasze kosmetyki, czy to linie podstawowe, czy te linie bardziej rozbudowane, ekskluzywne, to jednak są kosmetyki z linii premium, czyli kosmetyki, po których spodziewamy się, że będą idealne, że będą perfekcyjne. I szata graficzna też świadczy o tym, jakiej klasy jest to produkt, jakiej klasy jest firma, którą reprezentujecie i z którą zdecydowaliście się współpracować. A tego oczekujemy od produktów, żeby one były też znakiem rozpoznawczym, żeby były twarzą. I nie ma możliwości pozwolić sobie na to, by nie iść tutaj ścieżką rozwoju, dalszego doskonalenia i poprawiania wyglądu, chociażby samej szaty. Ale oczywiście nie o szacie tylko i wyłącznie będzie dzisiaj mowa. Pokażę też te kosmetyki, które już znacie w linii Pro, które możecie już zamawiać, a które jeszcze mają starą szatę graficzną, bo zostały przygotowane jeszcze przed procesem rebrandingu, a właściwie jego finalizacją, ale te kosmetyki również zmienią swój wygląd. I ta szata graficzna wkrótce zostanie ujednolicona dla całego portfolio. Będzie bardzo łatwo pracować z takimi kosmetykami. Wyglądają one już na pierwszy rzut oka bardzo elegancko i wpisują się w tą ideę, w tą duszę Dual Life, czyli w stawianie produktu zawsze na pierwszym miejscu obok człowieka, który jest z nim nieodzownie związany, który czuje się dobrze, posiadając takie portfolio, takie kosmetyki czy takie produkty w swoich rękach i mogąc je rekomendować. Ale na pewno czekacie wszyscy dzisiaj na właśnie odpowiedź na to pytanie, które pojawia się w tym momencie na slajdzie. Dlaczego? Dlaczego udoskonaliliśmy kosmetyki? Dlaczego postanowiliśmy to zrobić? Ten rebranding, o którym mówimy, jest ostatni tutaj na liście i oczywiście jest bardzo ważny, ale to nie był główny motor naszych zmian. Te zmiany zadziały się jako kooperacja naszych działań i waszych potrzeb, przede wszystkim waszych potrzeb. Feedback z rynku to jest coś, co w marketingu poleceń, marketingu rekomendacji jest bardzo cennym narzędziem. To jest coś, co my dostajemy od was, co bardzo cenimy i co jest absolutnie wyjątkowe pod kątem tego, że możemy dzięki temu odpowiadać na wasze potrzeby szybko, reagować na wasze potrzeby, reagować na wasze sugestie, oczekiwania,
i propozycje, i ten feedback otrzymywaliśmy cały czas, bo nasze portfolio jest obecne na rynku już dość długo, kosmetyki bodajże trzeci rok. W związku z tym tych odzewów z Waszej strony, tych porad, tych sugestii było bardzo dużo. I naprawdę w końcu, w którymś momencie jest taki moment, jest taka potrzeba, żeby wszystko to uwzględnić. Mamy poczucie, że udało nam się w większości wszystkie te oczekiwania spełnić i zobaczycie to zaraz Państwo, jak będziemy pokazywać kolejne pozycje, jak fantastycznie poradziliśmy sobie też z tymi doskonałymi sugestiami, propozycjami od Was. Ale to nie wszystko. To nie jedyny motor tych zmian, napęd tych zmian. Rosnąca świadomość Wasza jest absolutnie niesamowita. Edukacja, którą prowadzimy, ale też Wasza chęć do tej edukacji, Wasza otwartość, Wasza potrzeba zdobywania wiedzy, dociekliwość sprawiają, że stajecie się grupą, z której jesteśmy niezmiernie dumni, grupą wyedukowaną, grupą, która jest świadoma produktu, który dostaje do ręki, i my musimy dawać Wam do ręki coraz bardziej doskonałe produkty. Wręcz musimy, ponieważ tego od nas oczekujecie, i mając tą świadomość, mając tą wiedzę, że mamy postęp technologiczny, że zmieniają się możliwości, że zmieniają się możliwości produkcji, możliwości wykorzystania nowych składników, rozwoju, nowych opakowań, nowych rozwiązań technologicznych. To wszystko sprawia, że musimy pójść za tym, chcemy pójść za tym, chcemy wyprzedzać przynajmniej o ten jeden krok konkurencję, być zawsze na początku tej drogi, którą inni dopiero pokonają za nami, ale to nam daje tą przewagę, to Wam daje tą przewagę, że konkurencja na rynku, która oczywiście jest bardzo silna i którą zawsze monitorujemy i do której mamy oczywiście ogromny szacunek i też respekt przed ich działaniami, ale zawsze jest to dla nas taka bardzo budująca motywacja, żeby iść do przodu, żeby było to go up, żeby to go up było co roku, żeby można było dostosować te produkty do jednak rosnącej bardzo konkurencji. Każda firma, która myśli o rozwoju, która chce być firmą przyszłościową, musi myśleć o zmianach, musi myśleć o udoskonalaniu swoich produktów. To też kwestie prawne. Pewne kwestie zmieniają się, pewne rozporządzenia, pewne wytyczne, pewne dokumenty, które jeszcze niedawno nie były konieczne, teraz są wymagane. To wszystko sprawia, że czasami ta dokumentacja wymaga uzupełnienia, wymaga powiedzenia sobie tego przystanku stop. I w końcu rebranding, czyli możliwość stworzenia nowych, pięknych linii produktów z nową nazwą, jako ta wisienka na torcie, jako to zwieńczenie tej pracy merytorycznej dotyczącej wnętrza, żeby to zewnętrzne, które cały tutaj sztab absolutnie fantastycznych osób przygotował, oddać w Wasze ręce. Pamiętajcie, że to doskonalenie się, dążenie do doskonałości, ciągłe ulepszanie, to jest klucz do rozwoju firmy, a firma prężna, silna, rozwijająca się, to też Wy, to też nasze współpracownicy. Nie poszliśmy za tym feedbackiem, który od Was dostaliśmy. Te składniki, które były pożądane, które wiedzieliśmy, że są cenne, że są dla Was ważne, one wszystkie pozostały. Natomiast były takie składniki, które można było uzupełnić, co do których można było jeszcze dodać, czy to ich naturalności, czy to ilości składników aktywnych, takich, które w naszej opinii, w opinii ekspertów, bo ja jestem dzisiaj tylko ich przedstawicielem, ich głosem, ale to był cały sztab
dziedzinie produkcji kosmetyków, znający naszą misję, znający naszego ducha i pracujący w tym kontekście pod kątem najlepszych możliwych receptur do stworzenia. Innowacyjne metody wytwarzania, nie sposób z tego nie skorzystać, dotyczące zarówno składników, ale też samych produktów. Pojawiają się możliwości wykorzystania specjalistycznych linii produkcyjnych, takich, które specjalizują się w bardzo ściśle określonych rodzajach formulacji. Nie sposób z tego nie skorzystać. Nie sposób ominąć taką możliwość, taką alternatywę dla wzrostu jakości produktu. Opakowania innowacyjne, opakowania spełniające w 100% Wasze oczekiwania, bo wiemy, że bywało różnie, że niektóre z tych opakowań były bardziej awaryjne, niektóre nie spełniały do końca swojej funkcji. Tak samo, nie sposób tutaj nie skorzystać przy tej okazji z możliwości poprawy tych opakowań, z możliwości dostosowania ich do Waszych potrzeb i nie tylko udoskonalanie tej linii czy tych produktów, które już znamy, które wiemy, że są, ale tworzenie nowych, całkiem nowych produktów, tworzenie nowych receptur, tworzenie czegoś, czego nie mieliśmy. O tym też dzisiaj będzie, więc proszę, zostańcie do samego końca. Ja tylko zerkam, mamy już ponad 1000 słuchaczy. Zostańcie do samego końca, bo będzie mowa o tym, co nas czeka, jakie nowości fantastyczne przygotowaliśmy i już będą dostępne wkrótce, bardzo wkrótce. To również, przechodząc dalej do wyróżników, możliwość wykorzystania bardzo, bardzo dobrej jakości linii produkcyjnych i ulepszonych procesów kontroli jakości na etapie produkcji, na każdym etapie wytwarzania, tak zwany znak E na opakowaniach. To jest coś nowego, co się u nas pojawia. Coś, co dzisiaj jest absolutnym wymogiem i linia produkcyjna musi dostosować się do takiego wymogu. O jej jakości świadczy ten znak E na opakowaniu. Oznacza on w skrócie to, że macie Państwo gwarantowaną ilość produktu w danym pudełeczku, w danym opakowaniu, że dostajecie dokładnie taką gramaturę, taką objętość kosmetyku, za jaką kupujecie, jaka jest deklarowana i jesteśmy w stanie to zagwarantować na każdym etapie produkcji. Jakość linii produkcyjnej jest dla nas absolutnie najważniejsza. Jeżeli można było ją udoskonalić, to zrobiliśmy, a dzięki temu mamy możliwość zmiany deklaracji na opakowaniach, samych opakowań, unowocześnienia tej linii i dania gwarancji, że nasza linia produkcyjna odnowiona, ulepszona, wzbogacona o technologów ma możliwość zagwarantować taką jakość, ale to też uproszczona bardzo, a zarazem bardzo dobra edukacja dotycząca nowych produktów, dotycząca kosmetyków, zarówno podstawowa, ale zarazem bardzo przekonująca, którą znajdziecie już na opakowaniach produktu. Czytajcie bardzo skrótowe, ale jakże treściwe, pełne oświadczeń dotyczących działania, opisy na etykietach produktów. Bardzo uproszczone, czasem kilkuzdaniowe, ale jakże treściwe. Dodatkowo na stronach internetowych, w sklepie internetowym, w zakładce opisy produktów są bardzo prosto przedstawione wyróżniki, najważniejsze cechy naszych kosmetyków, dzięki czemu ta rekomendacja jest uproszczona. Dla osób, które chcą więcej wiedzieć, które chcą mieć bardziej szczegółowe informacje, których może nie znaleźli w tych dotychczasowych materiałach, zwróćcie uwagę, że mamy taki baton, czyli przycisk pod nazwą Dowiedz się więcej na poziomie strony w opisie produktu, gdzie w formie PDF-u można pobrać bardzo prostą kartę. Tutaj na tym slajdzie widać te karty edukacyjne, proste wyróżniki, dodatkowe nowinki. Te karty będą też uzupełniane. Opisy w sklepie, co zaraz pokażę, będą również często uzupełniane i zaraz powiem też dlaczego. Ano dlatego,
Jeden wyróżnik mi tu został na tym slajdzie, last but not least, czyli nie najmniej ważny, chociaż na końcu, poszerzone badania aplikacyjne i aparaturowe. Konieczność zmiany dokumentów to też bardzo dobra okazja do poszerzenia badań, które prowadzi się dla formulacji, które prowadzi się dla gotowej receptury. Po co? Po to, żeby pokazać, że ten kosmetyk działa, ale nie tylko na podstawie feedbacku z rynku, czy na podstawie badań grupy testującej, ale też na podstawie badań aparaturowych, które, pokażę Wam to dzisiaj, są w stanie nam pokazać w procentach, w cyfrach, w liczbach, jak zmieniają się parametry skóry, czyli dają absolutny dowód na działanie kosmetyku. Przeprowadziliśmy ponad 70 badań dodatkowych, rozszerzonych dla naszego portfolio, o którym będę mówić dzisiaj. Tylko dla tego portfolio ponad 70 dodatkowych badań, po to, by wiedzieć, że to, co jest napisane na opakowaniach, to, co damy w materiałach, to, co pokażemy na stronie internetowej, to wszystko ma swoje podłoże w tychże właśnie wynikach i jest zapisane w dokumentacji. Tego nikt nam nie odbierze, tego nikt nie podważy i tym będziecie mogli na pewno pracować i ta rekomendacja dzięki temu będzie bogatsza. Przejdźmy do konkretów, do konkretnych linii kosmetyków, które będę chciała omówić przynajmniej w podstawowym wymiarze, żeby dać Wam pogląd, z czym się mierzyliśmy i jak ogromny sukces dzisiaj możemy zakomunikować. Linia ProCollagen to jest linia, którą uwielbiacie, którą znacie, która jest absolutnie bestsellerowa ze względu też na jej przeznaczenie. Oznaki starzenia to cecha skóry niekoniecznie stricte zależna od wieku. Oczywiście z wiekiem te oznaki starzenia pogłębiają się, ale początek, pojawienie się tych oznak starzenia bywa różny. Dlatego nie deklarujemy tutaj wieku, od którego można stosować kosmetyki z linii kolagen. Dostosowane są one tak naprawdę dla osób w każdym wieku, które czują, że pojawiły się pierwsze objawy starzenia skóry. Zmarszczki, drobne linie mimiczne, utrata jędrności czy sprężystości. Zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Zwróćcie uwagę, że kosmetyki te są deklarowane nie tylko dla skóry normalnej, ale również dla wrażliwej. Tu znowu ta poszerzona pula badań pozwala nam otwarcie mówić. Skóra wrażliwa, wymagająca, te kosmetyki są bezpieczne. Zostały przetestowane również dla takiej skóry i jesteśmy z tego bardzo dumni, że możemy tak szerokiej grupie osób rekomendować kosmetyki z linii kolagen. No i zaczynamy od absolutnej perełki, na którą wiem, że dzisiaj bardzo dużo osób uczestniczących czeka, czyli na hydraty kolagenowe. To są te kosmetyki, które zmieniły się bardzo, które pojawiają się, oczywiście wracają jako hydraty, ale pojawiają się w zupełnie nowej odsłonie. Pojawiają się w odsłonie, śmiem twierdzić, absolutnie idealnej, z której jesteśmy i będziemy bardzo dumni i uwierzcie mi, jestem przekonana, że Wy również będziecie dumni z tego, jakie kosmetyki w postaci hydratów dostajecie do rąk. Pierwszym z tych hydratów jest ProCollagen Face Platinum, czyli hydrat do twarzy oraz do dekoltu, który jest oparty na kolagenie oczywiście natywnym, czyli tym tak zwanym żywym, kolagenem, który ma zachowaną, naturalną, fizjologiczną strukturę przestrzenną, tak zwanej superhelisy czy potrójnej helisy, która tworzy superhelisę. Jest to kolagen absolutnie najwyższej jakości, otrzymywany z tołpyki białej, ale z jej fragmentów skóry, których opracowanie pod kątem uzyskania kolagenu wymaga największego nakładu pracy technologów, pracy rzemieślniczej, pracy człowieka, po to, by ten kolagen otrzymany był idealny i w konsystencji, i w przygotowaniu, i też miał przepiękny, jasny kolor. To jest pierwszy wyróżnik, który już tutaj przychodzi na myśl. Pamiętacie, nasze kolageny były szare. Nie było to wadą, ale spotykało się z Waszymi sugestiami, z Waszymi radami,
że może chcielibyście ten kolagen bardziej prosty, z mniejszą ilością składników dodatkowych, które może powodują właśnie również tą zmianę koloru, że chcielibyście prosty produkt o jasnej barwie, o fantastycznych właściwościach typowych dla hydratu kolagenowego. Ten produkt spotyka się właśnie z tymi oczekiwaniami. Przypomnę, bo tutaj na to pewnie dzisiaj dużo czasu nie ma, że hydrat kolagenowy, czyli kolagen natywny, ma absolutnie genialną pulę działań na skórę, poczynając od tej najbardziej oczywistej, gdzie tworzy on na powierzchni skóry barierę ochronną, taki płaszcz powlekający, zapobiegający utracie wody z naskórka i ze skóry właściwej. To znaczy, że skóra jest odpowiednio nawilżona, a jeżeli jest odpowiednio nawilżona, to jest w stanie po pierwsze utrzymać tą jędrność i wyglądać młodziej, a po drugie przyjąć więcej substancji odżywczych i substancji aktywnych, które będziemy aplikować na skórę. I to jest druga też cecha tego kolagenu, który przygotowaliśmy, ponieważ jest on wykonany absolutnie fantastyczną, najnowocześniejszą technologią, jest też znacznie delikatniejszy niż kolagen, który mieliśmy poprzednio. Jest to kolagen, który jest stabilny w nieco niższym zakresie temperatur, co jest działaniem absolutnie zamierzonym, dlatego że ta niższa temperatura, na kolejnych slajdach pokażę, jaki to jest zakres, pozwala na częściowy, bardzo miejscowy rozkład na powierzchni skóry kolagenu natywnego do drobnych peptydów, do malutkich cząsteczek, które są w stanie miejscowo penetrować do naskórka i głębszych warstw skóry, gdzie stanowią w obrębie skóry właściwej substrat, czyli produkt wyjściowy, element wyjściowy do syntezy naszego naturalnego kolagenu. Ta wrażliwość temperaturowa, oczywiście w warunkach takich, które gwarantują nam też stabilność produktu, ale daje nam to niesamowite działanie kolagenu natywnego, o którym na co dzień się mówi mniej. Mówi się o tym działaniu opłaszczającym i o nim komunikowaliśmy przy okazji poprzednich produktów. Teraz mówimy o dodatkowym działaniu. Mamy możliwość biosyntezy naszego naturalnego kolagenu w skórze, dlatego że ten hydrat jest delikatny i ma możliwość hydrolizy, czyli delikatnego rozkładu miejscowego na powierzchni skóry po aplikacji. W tym hydracie skład jest absolutnie fantastycznie prosty i przemyślany i każdy składnik, który znajdziecie w INCI, czyli w składzie tego kosmetyku, jest składnikiem 100% pożądanym, z którego jesteśmy dumni. Zaraz będziemy te składniki mieli możliwość omówić troszkę dokładniej. Formulacja jest bezzapachowa, bez alergenów. Linia jest dostosowana również do skóry wrażliwej. Kolejnym hydratem o fantastycznych właściwościach jest hydrat kolagenowy do ciała o podwójnej pojemności, czyli 100 ml, Body Silver, przygotowany z tej samej ryby, a więc tołpygi białej, która została spreparowana i poddana pozyskowi kolagenu z partii bardziej zapigmentowanej. Dlatego ten hydrat jest delikatnie ciemniejszy, ale nie ma mowy o kolorze hydratu, który poprzednio mieliście w rękach. Teraz te hydraty są absolutnie z linii premium. Jaśniutkie, piękne w odbiorze, cudowne w aplikacji, ponieważ mamy zupełnie nowe, zmienione opakowania, bardzo łatwe w dozowaniu. I w przypadku hydratu kolagenowego do ciała i do twarzy dokładnie ten sam skład. Bardzo prosty, czteroskładnikowy skład oparty wyłącznie na kolagenie natywnym i substancjach, które pomagają utrzymać stabilność produktu wszystkich pochodzenia naturalnego, z których jesteśmy absolutnie dumni. Jakie to są substancje? Oprócz kolagenu natywnego, czyli tego składnika głównego, pamiętajcie, że słowo natywny nie dotyczy konkretnego surowca czy składnika. To jest pojęcie naukowe, oznacza inaczej żywy, z zachowaną strukturą, żywy w cudzysłowie, z zachowaną strukturą potrójnej helisy, budową przestrzenną, która gwarantuje
jego zbliżony charakter do tego kolagenu, który jest w skórze. I taki kolagen chcieliście, takiego kolagenu oczekiwaliście, taki kolagen przynosimy. Jego konsystencja, jego walory są absolutnie przełomowe. Drugi składnik obecny w recepturze, oczywiście w znikomych ilościach tego hydratu kolagenowego jest tam w zasadzie 100%. Indeks naturalności tego produktu jest arcywysoki, to jest oczywiście ponad 99%, więc te składniki dodatkowe są tylko i wyłącznie elementem dodatkowym, ale jakże cennym. Elastyna to drugie obok kolagenu 100% naturalne białko budujące naszą skórę, niezbędne do wytworzenia tego odpowiedniego rusztowania. Tutaj absolutnie na miejscu dodatek idealny, minimalny dodatek, ale jakże ważny. Kwas mlekowy. Większość osób kojarzy, jak cennym składnikiem jest kwas mlekowy, ale w dwóch dosłownie zdaniach. Jest to naturalnego pochodzenia składnik, który otrzymywany jest w procesie biotechnologicznym, a w naszym organizmie na przykład w obrębie pochwy powstaje w wyniku fermentacji mlekowej pałeczek, czyli bakterii kwasu mlekowego. Składnik, który ma działanie prozdrowotne, ponieważ ułatwia utrzymanie odpowiedniego pH, a na powierzchni skóry działając nawilża, regeneruje, ale też rozluźnia skórę, rozluźnia komórki naskórka po to, by ułatwić proces penetracji związków aktywnych zawartych czy to w tym kosmetyku, czy w innych kosmetykach. Dodatkowo kwas mlekowy ma delikatne działanie złuszczające, ale bardzo, bardzo delikatne, przez co tak samo pomaga w penetracji tych związków aktywnych. I wreszcie czwarty składnik, równie ważny, z którego jesteśmy również arcydumni. To jest glikol kaprylowy, to jest również pochodna naturalnego kwasu kaprylowego, który występuje chociażby w niektórych olejach roślinnych czy w mleku ssaków. Jest to składnik, który nie tylko nawilża i natłuszcza, bo jest to cząsteczka lipofilna, ale bardzo ważne działanie glikolu kaprylowego to jest również wspomaganie transportu przezskórnego innych drobnocząsteczkowych składników aktywnych, które będą aplikowane, co zaraz zobaczycie, czy to razem z hydratem, czy zaraz po jego zastosowaniu. Te składniki wspomagają działanie składnika głównego, którego jest oczywiście tutaj absolutna przewaga, praktycznie 100% hydratu kolagenowego w hydracie kolagenowym. Tutaj nie ma innych składników. Te trzy dodatkowe stanowią o stabilności naszego hydratu, ale tak jak powiedziałam, ta stabilność jest kontrolowana. To nie jest taka stabilność, o której mówiliśmy wcześniej, bardzo silna, bardzo intensywna, która zapewniała gwarancję bezpieczeństwa produktu, ale trochę też blokowała jego możliwość działania przezskórnego, o który tak walczymy i który jest tak ważny i o którym mówiliście. Czyste, proste składy. Jak stosować hydraty? To jest ważne, ale ja to przypomnę. Pewnie to wiecie. Hydraty wklepujemy po nałożeniu na twarz czy na ciało, czy w okolicy, gdzie zauważamy zmarszczki, gdzie chcemy działać intensywnie, wklepujemy, nie wcieramy. I co bardzo ważne, pozostawcie ten hydrat absolutnie do całkowitego wchłonięcia. Dopiero po kilku dobrych minutach oceńcie, czy hydrat całkowicie się wchłonął i czy potrzebuje dodatkowej pielęgnacji. Może się zdarzyć, że skóra po nałożeniu hydratu jest delikatnie spięta. To jest naturalne. Macie tą informację również na etykiecie w sposobie stosowania. Jest to naturalne, typowe dla najlepszych hydratów. Delikatne spięcie należy potraktować albo kosmetykiem do twarzy, najlepiej z linii kolagenowej, albo kosmetykiem do ciała. W przypadku ciała już wkrótce będziecie mogli też przed nałożeniem hydratu zastosować peeling, który przygotuje skórę do nałożenia kolejnych kosmetyków pielęgnacyjnych. Hydraty będą również ze względu na swoją niższą temperaturę stabilności, która wynosi 5 do 29 stopni. Jest to działanie nasze absolutnie zamierzone pod kątem ich działania i aktywności, będą wrażliwe bardziej na transport i temperaturę.
ale i temu udało nam się zaradzić. Kolagen rybi jest kolagenem bardziej delikatnym, ale odpowiednie warunki transportu gwarantują, że jakość tego produktu zostaje nienaruszona podczas przechowywania w domu, magazynowania i transportu. Magazynowane te hydraty w naszych magazynach będą w kontrolowanej, już są w kontrolowanej temperaturze, transportowane, zwłaszcza do punktów odległych, do krajów ciepłych, będą również w kontrolowanej temperaturze, ale będą także zabezpieczone w każdym opakowaniu do każdego klienta. Hydraty przyjadą zabezpieczone, zarówno w postaci torebki, która będzie torebką termiczną, chroniącą przed wpływem temperatury, jak i dodatkowej wkładki w postaci żelu silnie chłodzącego, który zabezpieczy hydrat przed jakimikolwiek zmianami i denaturacją, czyli rozkładem w trakcie transportu. Pamiętajcie jednak, że dostajecie do ręki produkt, który jest arcynaturalny, który bazuje na czystym, izolowanym białku w formie natywnej, w formie pozyskanej bezpośrednio z organizmu. Pamiętajcie, że jego stabilność wynosi maksymalnie 29 stopni po to, by na waszej skórze mógł dokonać tej miejscowej hydrolizy i wniknąć w głąb skóry. Dzięki temu musicie też pamiętać o tym, że należy go przechowywać z należytą dbałością. Temperatury wysokie, takie jak dzisiaj w krajach, na pewno są tu osoby również z krajów południowej Europy czy zachodniej, gdzie macie wysoką temperaturę pokojową, przekraczającą 25 stopni, to co mamy na co dzień, 20, 23, 25, wtedy nie ma problemu. Ale jeżeli ta temperatura przekracza 25 stopni, pamiętajcie o tym, żeby hydrat czasowo na te okresy upałów przechowywać w lodówce. I to również jest załączone w sposobie stosowania na opakowaniu wyraźnie wskazane. To wszystko po to, że ta jakość produktu była dla nas najważniejsza i jego działanie, nie jego stabilność do bardzo wysokich temperatur, którą oczywiście deklarowaliśmy i która była wspaniała, ale trochę blokowała nam to działanie, o które walczyliśmy. Mamy proste składy, nie mamy tutaj dodatkowych składników konserwujących, nie mamy tych składników, które były poprzednio. Jest to bardzo, bardzo arcy ważny składnik działający, ale też pamiętajcie o tym, żeby go należycie pielęgnować i dobrze przechowywać, żeby wam mógł należycie służyć. I kolejny produkt z linii Top Seller, masło kolagenowe, które absolutnie uwielbiacie, kochacie i my to wiemy, a mimo to jesteśmy otwarci na zmiany, bo trzeba iść z duchem czasu i trzeba dokonywać zmian, nawet produktów, które są świetne, bo nigdy nie ma tak, że jesteśmy na absolutnej górze. Jeżeli się zatrzymamy, myśląc, że mamy wszystko, co mogliśmy zdobyć najlepszego, to zaraz może się okazać, że ktoś inny jest wyżej i będzie miał produkt doskonalszy i lepszy w rękach niż my mieliście do tej pory. Zobaczcie, co zmieniło się w przypadku masła, pomijając fakt, że będzie nowe, piękne opakowanie. W maśle kolagenowym najbardziej oczekujecie działania kolagenu oraz kwasu hialuronowego, który jest, przypominam, należy do glikosaminoglikanów. O tym za chwilę, bo najbardziej ważny jest kolagen. Mieliśmy jeden rodzaj kolagenu, ale dodaliśmy kolejny kolagen po to, by jeszcze bardziej zwiększyć możliwość przenikania drobnocząsteczkowych peptydów i aminokwasów pochodzących z tych kolagenów przez skórę. Był kompleks trzech kwasów hialuronowych. Dodaliśmy dodatkowe kwasy hialuronowe, tworząc aż pięciokomponentowy składnik zawierający pięć różnych rodzajów kwasów hialuronowych działających na różnych poziomach skóry, w tym jeden kwas, tak zwany poprzecznie usieciowany, który wydłuża też działanie kosmetyku, spowalnia przenikanie substancji aktywnych. Do tego zobaczcie kompleks aż 8 ekstraktów roślinnych, w tym ekstrakty bogate w krzemionkę, która jest czynnikiem niezbędnym do naturalnej biosyntezy kolagenu w skórze. I
uwaga, to co najważniejsze, badania aparaturowe, badania poszerzone, badania, których nie było. Wszyscy wiedzieliśmy, że kolagen działa, ale teraz jak zarekomendować osobie, która go nie zna? Zapach jest piękny, pozostał niezmieniony, zapach kochaliście, uszanowaliśmy Waszą decyzję, ten zapach jest ten sam. Ale to nie, czasem nie wystarczy powiedzieć, że jest świetny, można to pokazać w cyfrach. I wykonaliśmy dodatkowe badania aparaturowe, które pokazały, że już po jednym użyciu produkt, uwaga, po jednym użyciu, po jednej godzinie, aż o 15% ograniczył parowanie wody z naskórka, czyli zwiększył to nawilżenie. I uwaga, o 25% średnio po jednym użyciu, po jednej godzinie, a przecież stosujecie go codziennie, zwiększa gładkość skóry po aplikacji. Tego nie było. Ale żeby to mieć, żeby to pokazać, trzeba było wykonać dodatkowe badania, trzeba było powiedzieć sobie na chwilę stop. I uwaga, receptura jako całość jest recepturą, której indeks naturalności zwiększył się o ponad 1%. To jest receptura, która zawiera sumarycznie znacznie większą ilość składników naturalnych dzięki przemyślanej kompozycji, przeorganizowaniu tej receptury mogliśmy zmniejszyć ilość składników dodatkowych, a zarazem stosując inne składniki dodatkowe, bardzo pożądane w naszej opinii, z których też jesteśmy dumni, mieliśmy możliwość konserwacji tego produktu, oczywiście zabezpieczenia, stabilizacji na poziomie idealnym, bo tu też był feedback z rynku. Masło było fajne, było fantastyczne, było idealne, ale kto z Was czasem nie spotkał się z tym, że po dłuższym przechowywaniu w ciepłej łazience były problemy? Nie możemy sobie na to pozwolić. To buduje świadomość. Kosmetyk musi być absolutnie idealny przez cały okres użytkowania, a zarazem naturalny. Wzrost naturalności o 1%, a zarazem znacznie lepsza trwałość tego masła dzięki przeorganizowaniu receptury, umieszczeniu pożądanych dodatkowych składników aktywnych, a minimalizacji zawartości składników dodatkowych. Pamiętajcie, że pewne składniki w recepturze występują, ale ich zawartość chroniona oczywiście tajemnicą producenta, jako ta receptura może być bardzo, bardzo, bardzo znikoma. Zmniejszyliśmy zawartość związków ochronnych dla tej receptury często kilkudziesięciokrotnie. I to stężenie substancji dodatkowych w recepturze masła jest na poziomie minimalnym, praktycznie zaniedbywalnym w wielu przypadkach i również w przypadku masła. Absolutnie bardzo dumni jesteśmy z tego, co wydarzyło się z masłem i myślę, że tymi cyframi, które tu pokazałam i tymi właściwościami będziecie mogli rekomendować tak, jak sobie wymarzyliście. Kremy kolagenowe, których jeszcze nie ma w portfolio, ale uwaga, pojawią się w sklepie prawdopodobnie jeszcze w lipcu, a na pewno nie dalej niż początkiem sierpnia, czyli zaraz dostaniemy do rąk nowe, fantastyczne, ulepszone kremy kolagenowe w słoikach, w zmienionych opakowaniach. O to też prosiliście. Chcieliśmy, żeby te opakowania były fantastycznie podkreślające linię premium produktu. Proste, ale zarazem eleganckie. Są bardzo eleganckie. Są szklane, tak jak lubicie. Były szklane, zostały szklane, ale zmieniła się ich elegancja. Zmienił się też ich odbiór. Indeks naturalności pozostawiliśmy na absolutnie arcywysokim poziomie. To jest 98%. Ale uwaga, w recepturze wcześniej mówiliśmy o 3 rodzajach kolagenów. Teraz mamy ich aż 8 rodzajów. Musimy być z czegoś dumni. Mamy w cyfrach pokazane, jak bardzo wzrosła zawartość kolagenu i zróżnicowaliśmy te składniki na aż 8 rodzajów kolagenów, które na różnych poziomach mają możliwość oddziaływania na naszą skórę. I znowu kompleks aż 5 kwasów hialuronowych, które należą do tak zwanych glikosaminoglikanów. Kto był na części moich opowieści, moich wystąpień na temat kolagenu, wie, że ja lubię porównywać te glikosaminoglikany
z kolagenem do takiej galaretki z rodzynkami jako deseru. Czyli galaretka, glikozaminoglikany, a kolagen to te rodzynki. Żeby deser był udany, oba czynniki muszą zostać do skóry dostarczone i być w niej w odpowiedniej ilości. I kwas hialuronowy jest jednym z tych elementów, które tworzą tą galaretkę, tą macierz zewnątrzkomórkową, w której znajdują się włókna kolagenowe. A dodatkowo w skład receptury wchodzi ten składnik, który uwielbialiście, czyli składnik naturalny oparty na glikosaminoglikanach z medus, mucynie i kniumucynie. To się zawsze nam kojarzyło z kremami kolagenowymi. To tutaj zostało, żeby wspierać działanie tego kolejnego fantastycznego kosmetyku w nowej odsłonie. Kolagen w postaci kremu na noc to również wszystko to, co było ważne, co było cenne, zostawiliśmy i poszliśmy o krok dalej. Indeks naturalności pozostał wysoki, ale mamy aż 7 zamiast 3 rodzajów kolagenów i aż 5 rodzajów kwasów hialuronowych, a dodatkowo formułę z alg, z mikroalg połączoną z minerałami, którą znacie, która już była, którą tutaj mieliśmy, a dodatkowo również w tym kremie składniki o działaniu delikatnie natłuszczającym, o działaniu delikatnie wspomagającym zarówno utrzymanie bariery lipidowej, jak i utrzymanie odpowiedniego nawilżenia skóry. Dla tych kremów również prowadzimy poszerzone badania aparaturowe. Wyniki jeszcze nie są dostępne, bo te badania trwają, wymagają czasu, zaangażowania aparatury i dużego nakładu pracy. Ale jak tylko te wyniki się pojawią, to również będą procenty, o ile, co zaraz pokażę na przykładzie innego kosmetyku, czym będziecie mogli pracować i co pokażę naocznie, jak ta receptura jest doskonała w działaniu i pokaże osobie, która nie zna kosmetyku, jak on jest cenny. Zapomniałam o jednym. W przypadku kremów kolagenowych i nadchodzących jeszcze 2 kosmetyków z tej linii, które pojawią się wczesną jesienią, czyli maski i serum, zmieniliśmy zapach na przepiękny, delikatny, nowy, absolutnie hipnotyzujący zapach. Tu muszę to powiedzieć. Zapach jest sprawą bardzo subiektywną, ale w tym zapachu zakochują się wszyscy. Kto powącha raz krem kolagenowy, czy to na dzień, czy to na noc, nie ma możliwości, żeby odmówił sobie nakładania tego kosmetyku po raz kolejny na skórę. Ten zapach jest absolutnie niesamowity. Zachęcam Was do sprawdzenia, jak pachną kremy kolagenowe po tym, jak wkrótce pojawią się w sklepie. I kolejny kosmetyk z linii, jeszcze wcześniej, jak stosować kremy. Oczywiście też wklepując delikatnie opuszkami palców kosmetyk na dzień, oczywiście w ciągu dnia kosmetyk, na noc przed snem. I tu pamiętajmy, że zamiast kremu kolagenowego na noc jest możliwość też zastosowania maski, która już wkrótce powróci do naszego portfolio. No i kolejna linia, kolejne kosmetyki, przy których też niemało będę mieć do powiedzenia. Wiem, że długo, ale jest tak dużo cennych informacji. Mam nadzieję, że wszyscy jeszcze są z nami. Linia Lazizal, linia kosmetyków, które są już dedykowane dla skóry bardzo mocno potrzebującej kuracji odmładzającej, przeciwzmarszczkowej, liftingującej, ujędrniającej, takiej skóry tak zwanej dojrzałej, która już czeka na ten zabieg bardzo i która oczekuje, dla kobiet, które oczekują, że ten zabieg będzie działał szybko, będzie przynosił efekty namacalne szybko, czasem wręcz natychmiastowo. Znowu zobaczcie, kosmetyki dedykowane zarówno do skóry normalnej, jak i wrażliwej, dzięki poszerzonym badaniom aplikacyjnym pod okiem lekarza dermatologa zostało to sprawdzone i mamy możliwość rekomendować tak te kosmetyki. Serum Lazizal, kosmetyk, który budził absolutnie fantastyczne emocje, ale który też ze względu na opakowanie poprzednie, myślę, że spotkał się z bardzo dużym feedbackiem odnośnie tego, że
część z tego wkładu, wsadu, tego aktywnego serum, które uwielbia się, nie mogła być prawidłowo zaaplikowana, ponieważ szyjka poprzedniego opakowania sprawiała, że masa zasychała w obrębie szyjki i trudno było ją wydostać z opakowania. A działo się tak po pierwsze ze względu na opakowanie, a po drugie ze względu na skład serum. Oba elementy zostały zmienione. Wszystko dzięki Wam, bo to Wy nas informowaliście o tym, z czym się borykacie, czego oszukujecie, co należy zmienić. Nowe, piękne opakowanie w linii premium, zgodne absolutnie z trendem rebrandingu, proste, pokazujące jakość tego kosmetyku, z dozownikiem bardzo dobrej jakości, który nie powoduje tychże problemów, o których była wcześniej mowa, i serum, którego indeks naturalności, uwaga, wzrósł o ponad 2%, czyli mamy znacznie zmienioną znowu naturalność produktu dzięki temu, że udało nam się wyeliminować składniki niechciane, składniki, które występowały tutaj jako składniki dodatkowe, zabezpieczające tą recepturę, a których dzięki naprawdę arcy trudnej pracy zespołu, który tworzył tą recepturę, udało się wyeliminować. I ten skład, ta receptura jest fantastycznie dostosowana do Waszych wymogów. Co tutaj znajdziemy? Znajdziemy tutaj bardzo ciekawy, ważny, nowy zagęstnik. Nieważne jak się nazywa, ważne, że jest naturalny i bardzo delikatny, nie powoduje takiego bielenia skóry, na który też zwracałyście Panie uwagę, po aplikacji serum było uczucie natychmiastowego ściągnięcia i ono zostało, o nim zaraz powiem, ale był też taki efekt napięcia skóry, trochę mechanicznego, delikatnego bielenia, które trochę utrudniało nałożenie makijażu czy utrzymanie tego serum w formie niezauważonej na skórze. Dla osób, które stosowały serum w warunkach domowych, bywało to uciążliwe. Wyeliminowaliśmy ten składnik. Nie zaobserwujecie już tego bielenia przy okazji serum, a zarazem ten efekt napięcia skóry, który osiągamy dzięki składnikom aktywnym, które tu pozostały, jest bardzo subtelny, bardzo delikatny. To nie jest już takie mechaniczne napięcie, które pojawia się na skórze, a które trudno utrzymać przez dłuższy czas. Musielibyśmy nie mieć mimiki zachowanej, naturalnej. Zamiast tego mamy premium kosmetyk, który działa delikatnie, naturalnie, a zarazem już po 30 sekundach daje uczucie delikatnego napięcia, a za chwilę zaczyna wykonywać całą swoją robotę należną do serum. Peptyd o działaniu podobnym do botoksu, bo tak go reklamowaliśmy, jest tutaj nadal. Teraz pod nazwą Munapsys, to jest ten sprawdzony składnik, arcy ciekawy składnik o bardzo dużej ilości badań idących jakby za nim w ślad. Ten składnik jest w składzie serum i on będzie miał to działanie dystyngująco-wygładzające, czyli działanie serum subtelne, delikatne, absolutnie robiące tą samą robotę, ale nie dające takich efektów niepożądanych, w cudzysłowie, nieestetycznych, i piękne opakowanie, które pozwoli Wam zużyć ten kosmetyk, którego jest niewiele, ale zużyć go do końca efektywnie i starczy dzięki temu ten kosmetyk na bardzo długi okres stosowania. I krem Lazizal, który znowu jest absolutnie fantastyczną pracą technologów, gdzie mamy natychmiastowy lifting dzięki zastosowanym dwóm składnikom o działaniu liftingującym, bo jeden z nich jest peptydem, drugi ma inne pochodzenie, ale są to dwa składniki liftingujące, poprawiające kontur, owal twarzy, natychmiast wyrównujące delikatne, małe zmarszczki. W tym kosmetyku to, co było cenne, to, co było ważne, to, co się liczyło, to wszystko pozostało
na absolutnie niezmienionym poziomie i tego nie usunęliśmy. Natomiast co zmieniliśmy w tym kosmetyku? Zmieniliśmy opakowanie znowu. Seria Lazizal była oparta na pięknych opakowaniach, wyróżniających się, ale opakowania, które czasem nastręczały problemów. Tak też było w przypadku opakowania kremu, gdzie dozownik bywał awaryjny, gdzie nie miałyście Panie możliwości zobaczenia, co dzieje się w środku, czy krem dalej jest w opakowaniu. Nawet czasem tego nie było można sprawdzić, czy to opakowanie faktycznie uległo awarii, czy krem się skończył. Zamieniliśmy to opakowanie na proste, wygodne, z bardzo higieniczną szpatułką i co najważniejsze, szklane. Wcześniej było plastikowe. I tu znowu od Was feedback, żeby ograniczać to użycie plastiku do minimum, gdzie tylko się da. Krem Lazizal w nowej odsłonie jest w szklanym opakowaniu i zapewnia higieniczną aplikację, ale to nie to jest też najważniejsze w kremie Lazizal. Zobaczcie teraz na ten slajd. To jest to, o czym mówię, a co będziecie dostawać dla wszystkich kosmetyków, gdzie takie działanie ma znaczenie dla dalszej rekomendacji. Krem przeszedł badania aparaturowe, poszerzone, dzięki którym możemy napisać coś, czego wcześniej nie było. Już po 4 tygodniach stosowania regularnego naszego kremu Lazizal, zobaczcie, jak zmieniają się na korzyść parametry skóry w grupie badanych osób. Zobaczcie, jak dużo aparatury, ilu specjalistów pracowało nad tym, żeby takie wyniki osiągnąć, żeby takie wyniki pokazać, żeby ta receptura mogła nie tylko sprzedawać się w cudzysłowie opisem, który macie na stronie, żeby mogła też to działanie, którego się spodziewamy, pokazać w cyfrach, bo to jest chyba najbardziej przekonujące. Spłycenie zmarszczek po 4 tygodniach o 15%, zmniejszenie zmarszczek o 15%, zwiększenie gładkości o 21%, poprawa jędrności w grupie o 14%, wzrost nawilżenia o 22%, 4 tygodnie stosowania kremu. To pewnie nawet nie jest jedno opakowanie albo jedno opakowanie w zależności od tego, jak duża jest aplikacja. I już takie efekty, przypominam, skóra dojrzała, skóra już wymagająca natychmiastowego liftingu, także taka, która te zmarszczki już naprawdę ma widoczne i na takich skórach, na takim sprzęcie też pracowaliśmy, który był w stanie to wykazać, a miał trudne zadanie do spełnienia, bo ta skóra już jest wymagająca. To będzie się pojawiać dla innych produktów sukcesywnie, sprawdzajcie, będziemy informować, komunikować, będą się pojawiać nowinki dotyczące właśnie tych wyników badań poszerzonych, które zleciliśmy. Linia keratin. Linia, którą znacie, lubicie, która przeznaczona jest do włosów wypadających, słabych, zniszczonych, rozdwajających się, takich, które potrzebują natychmiastowej regeneracji. Też składniki, które pobudzają wzrost włosów, nawet w tych miejscach, gdzie tych włosów już jest mało. Wszystko dzięki składnikom aktywnym i to znowu tutaj zostało. Keratin szampon, indeks naturalności zwiększony o 1,5%, czyli znowu udział składników aktywnych. To jest ta mądrość receptury, to jest ta mądrość człowieka, żeby przygotować recepturę opartą na większej ilości składników aktywnych i tak przeżonglować tą formulacją, żeby zapewniała bezpieczeństwo stosowania, żeby była stabilna, żeby ta zawartość substancji, które ją stabilizują, konserwują, była znikoma, minimalna, często kilkaset razy niższa niż norma dopuszczona w rozporządzeniach. Kilkaset razy niższa, śladowa, zarazem fantastyczny wzrost indeksu naturalności znowu tutaj i zachowane te składniki, które powodują, że szampon keratynowy działa, czyli keratyna oraz ekstrakt z kiełków grochu, który to ekstrakt jest składnikiem z badaniami klinicznymi wspomagający wzrost nowych włosów. To się nie zmieniło. Dodaliśmy do szamponu dodatkowe ekstrakty i mocznik, który zwiększył też walory szamponu, ponieważ wspomógł działanie nawilżające skóry owłosionej,
Dzięki temu szampon też ma dodatkowe walory. Pamiętajcie o tym, jak go stosować. Dla osób, które nie znają, które pewnie może pierwszy raz będą rekomendować, czy same zakupią ten szampon. Metoda kubełkowa, czyli albo na dłoń nalewamy najpierw szampon, a później do tego dolewamy odrobinkę wody, można sobie zmieszać na ręce, dopiero nakładamy. Lepsza aplikacja. Taką metodę kubełkową właściwie już wszędzie się zaleca. Generalnie nie powinno się absolutnie lać szamponu na głowę bezpośrednio. Najpierw na dłoń rozmieszać albo nawet do małego naczynka, do kubełka rozmieszać i w ten sposób używać. I odżywka keratynowa. Ta seria ma zmieniony zapach. To też jest element rozwoju. Trzeba iść dalej, trzeba odkrywać nowe zapachy. Te, które uwielbialiście, nie odebraliśmy ich. I jeszcze co chcę podkreślić. W naszych kosmetykach, które były bezzapachowe, dalej bazujemy na formulacjach bezzapachowych. Tam, gdzie mieliśmy zapach, dalej jest zapach. Nie ma mowy o dodawaniu perfum, składników zapachowych do receptur, których go wcześniej nie było. Tutaj nic się nie zmieniło. To jest naprawdę idea goła, my w nią szczerze wierzymy i w jej takiej idei działaliśmy. Po to, by te kosmetyki absolutnie rzeczywiście ulepszyć. I tutaj również ta formuła zapachowa jest, ale ona jest też zmieniona, po to, by dać trochę świeżości, by ten sam skład aktywny mógł pracować trochę świeżością. Bo ileż czasu można stosować kosmetyk, który jednakowo pachnie? To wszyscy się zgodzimy. Lubimy, jak zmieniają się zapachy. Czasem zmieniamy szampon, by zmienić zapach. Tutaj mamy możliwość zostać przy naszym ulubionym szamponie, a zapach się zmieni. Delikatny, fantastyczna też nuta zapachowa, spójna w obu kosmetykach. Pamiętajmy, że odżywka znowu bazuje na keratynie, wzbogacona o 6 substancji aktywnych, znowu indeks naturalności 1,5% do góry. Wszystkie kosmetyki, jakbyśmy zsumowali razem, to można to policzyć, o ile procent ten indeks naturalności podnieśliśmy, ale w każdym z nich albo zostawiliśmy już na arcywysokim poziomie, bo się czasem nie da jak w hydracie zrobić 105%. Albo jak już było tak wysoko, że się wyżej nie dało, ale tam gdzie się dało podnosiliśmy, ale zaraz Wam pokażę, co zrobiliśmy dalej. I znowu dwie metody stosowania. Pamiętajcie, że jest metoda szybka w formie odżywki o szybkim działaniu, czyli nakładacie na chwilę, spłukujecie, klasyka. I metoda maski, czyli zakładamy turban, czekamy w cieple, najlepiej z ręcznika, 5-10, 15 nawet minut, potem spłukujemy dla silniejszej regeneracji, dla lepszego odżywienia. Raz na czas warto też w ten sposób zastosować odżywkę. I wreszcie linia Pro Aloe dla skóry młodej, dla skóry nawet młodzieńczej, czyli u nastolatków. Zobaczcie, dla jakiego typu skóry. W skrócie, dla każdego. Dla normalnej, dla suchej, dla mieszanej, dla przetuszającej się, dla wrażliwej. Żeby to napisać, zobaczcie, ile trzeba było wykonać badań, żeby móc taką deklarację napisać. Po to, żeby te kosmetyki mogły trafiać do szerokiej grupy odbiorców. Żeby nie trzeba się było pytać, czy można przy skórze wrażliwej. Można, zbadaliśmy. Tak się właśnie dzieje. Kosmetyki zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Linia. Nie nazwę jej basic, bo nasze kosmetyki wszystkie są premium. I one też uzyskają nową szatę, będą również premium w wyglądzie i w składach. Ale jest to ta linia prosta, ta linia, po którą często też sięgają mężczyźni, po którą często sięgają nastolatkowie, tak jak mówię, cera młoda i młodzieńcza. I teraz tutaj zadzieją się też bardzo ciekawe rzeczy. W przypadku szamponu, który już macie w rękach, który już jest w sklepie, indeks naturalności wzrósł o ponad 2%. To jest znowu to samo działanie. Mamy dodatkowo składniki aktywne, na których bazowaliśmy, czyli aloes. Sok z liści aloesu, który był, jest, pozostał, ale do tego dodaliśmy, uwaga, ocet jabłkowy, mocznik oraz ekstrakt z mięty pieprzowej. Składnik ten ostatni, czyli mięta pieprzowa, pozwolił nam na deklarację, którą potwierdziliśmy w badaniach, że szampon minimalizuje możliwość tworzenia łupieżu. Czyli mówiąc w skrócie, ma działanie przeciwłupieżowe,
dla osób, które mają ten problem, mogą spokojnie korzystać, to jest szampon codziennego użycia, będzie minimalizacja łupieżu. Tego nie było. To jest znowu coś nowego. I znowu nuta zapachowa nowa, żeby odświeżyć, żeby latami tego szamponu w kółko nie stosować o jednakowym zapachu, a zarazem bardziej naturalny, o wyższym indeksie naturalności, o mądrzej, pomyślanej recepturze sprytnej, która jeszcze była w stanie ten indeks podnieść wyżej i włączyć dodatkowe substancje aktywne. Szampon, do tego żel myjący do twarzy, który też już jest, który też już znacie, którym indeks naturalności pozostał mniej więcej na tym samym poziomie, ale znowu bogaty skład, dodany aż kompleks, aż 8 ekstraktów roślinnych, by wspomóc działanie oczyszczające, ale też uwaga, mamy tutaj również dodatkowe badania mówiące o rozjaśnianiu przebarwień na skórze, mówiące o nawilżeniu dodatkowym, mówiące o wygładzeniu naskórka przy regularnym stosowaniu po prostu żelu myjącego. I znowu nowa nuta zapachowa, żeby nie zanudzić, żeby odmienić, a zarazem tak bogaty skład, pełen składników aktywnych, pełen dodatkowych ekstraktów roślinnych, bo jest ich tutaj aż 8. To zostało zmienione. Co jest ważne, w tym produkcie nie znalazł się obecny wcześniej ekstrakt z miodu. Dzięki temu kosmetyk jest wegański i cała pula kosmetyków aloesowych, za wyjątkiem żelu pod prysznic, jest dzięki temu pulą kosmetyków wegańskich. Ten dołączył do kosmetyków wegańskich. W żelu pod prysznic zostawiliśmy ten ekstrakt z miodu, bo w naszej opinii jest on tutaj ważny i ma fantastyczne działanie. Ale zobaczcie, co jest napisane na slajdzie w pierwszej linijce. I tu ja chylę głowy technologom, którzy przygotowali tą recepturę. Indeks naturalności wynosi prawie 95% kosmetyku myjącego i został zwiększony o 15% względem poprzednika. To jest, proszę Państwa, technologiczny majstersztyk. To jest szapoba, kosmetyk myjący sporządzić na takim indeksie naturalności, zachowując wszystkie jego dotychczasowe walory, dodając ekstrakty roślinne, zachowując walory myjące, ponadto walory kojące, łagodzące, sprzyjające odbudowie bariery hydrolipidowej, a zarazem zwiększyć indeks naturalności o 15%, no to jest szapoba. Tu naprawdę pochylmy wszyscy głowy nad tą pracą, która została zrobiona i chwalcie się tym, bo to jest indeks naturalności w kosmetyku myjącym godny pozazdroszczenia. To był kosmetyk z najniższym indeksem naturalności w naszym portfolio, a mimo to uwielbiany. Teraz macie te same walory, poszerzone, pogłębione i tak fantastycznie podniesiony indeks naturalności. Żel aloesowy pod prysznic do naszego sklepu trafi już, zaraz. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale może zdradzę. Jeszcze w tym tygodniu będziemy mieć możliwość zakupu tego żelu aloesowego o tak podniesionym indeksie naturalności w nowej, przyjemnej nucie zapachowej. Koniecznie spróbujcie. I znowu kolejna fantastyczna informacja. Krem aloesowy na dzień. Kremy aloesowe wróciły, już są w naszym portfolio w znowu polepszonej odsłonie. I teraz uwaga, co się wydarzyło? Indeks naturalności dla kremu aloesowego na dzień mamy zwiększony o prawie 2%. Czyli znowu, patrzcie, jesteśmy już na 98%. Tutaj już się nie da o 15%. Było 90%. Ja dokładnie teraz sprawdzam, bo mam tutaj taką ściągę, bo to nie sposób na pamięć tego wszystkiego wiedzieć. Było 96%, jest 97,6%. 1,6% do góry, znowu indeks naturalności. I teraz co zrobiliśmy? W kremach aloesowych były komórki macierzyste z aloesu, ale jest ich 5 razy więcej. 5 razy więcej. Zawartość zwiększyliśmy 5-krotnie tego składnika, który tu odpowiadał za połowę roboty.
Spróbujcie sobie wyobrazić, jak będzie działał nowy krem ALS-owi, jeżeli jeszcze go nie kupiliście. Jak będziecie mogli go rekomendować, czym to można grać. Do tego wszystkie składniki ważne zostały zachowane i uwaga, wprowadziliśmy bardzo ważny nowy składnik. To jest prebiotyk Biolin P, bardzo cenny składnik. Pamiętajcie o nim, który wspomaga budowę naturalnej bariery skóry, którą tworzą dobroczynne bakterie, dobroczynny mikrobiom, który znajduje się na powierzchni skóry, dzięki czemu ta skóra jest po prostu bardziej odporna na działanie czynników zewnętrznych. Tu również zleciliśmy poszerzone badania, o których Was poinformujemy, które Wam przekażemy. I również tutaj mamy nową nutę zapachową. I kosmetyk kolagenowy, krem kolagenowy na noc, który również zwiększył swój indeks naturalności o 1,2%. Czyli znowu indeks naturalności do góry, jest więcej składników naturalnych, więcej niż było. Sumarycznie patrząc, sumując ten kosmetyk po składnikach, jest ich po prostu więcej. Mamy to, co było cenne, czyli mamy komórki macierzyste z aloesu, które są wyznacznikiem jakości tych kosmetyków i nie zmieniliśmy tego. Tu również jest Biolin P, ale tu dodaliśmy jeszcze jeden arcyważny składnik. W 100% naturalny składnik, który ma ultra silne działanie nawilżające. Po to, by zwiększyć nawilżenie tej młodej skóry. Tej skóry może jeszcze nie wymagającej takiej bardzo, bardzo intensywnej pielęgnacji przeciwzmarszczkowej, ale nawilżenie skóry to jest podstawa jej młodego wyglądu. Im lepiej jest nawilżana skóra w młodości, tym wolniej pokazuje ona oznaki starzenia z czasem. I tutaj też ten składnik z premedytacją znalazł się w składzie kremu. No i to, na co wszyscy czekają. Ja już kończę, jest długo, wiem, ale to jeszcze potrwa 5 minut, a będą teraz same perełki, obiecuję. To, co nadchodzi, no pewnie już patrząc na ten slajd, wiele osób uśmiecha się. Po pierwsze, krem do rąk Vitace, który kilka dosłownie dni temu zniknął już z naszych zapasów w formie starej, nazwijmy to, wraca w nowej odsłonie, zaraz o nim powiem więcej. Kiedy wraca? Przełom lipca i sierpnia najdalej, czyli już 2 tygodnie, 3 tygodnie będziecie mieć z powrotem możliwość zakupu kolejnego ulubionego kosmetyku. A do kompletu w tym samym czasie wchodzi do portfolio nowy kosmetyk, którego nie znaliście, a który, przyznajcie, przepięknie wygląda, nawet tutaj na tym zdjęciu, slajdzie, chociażby z wyglądu. Peeling do ciała z linii Vitace, który zastąpi peeling chlorofilowy, który również spotykał się z różnymi waszymi poradami, które uwzględniliśmy, zmieniając recepturę, dzięki czemu to, co zaraz pokażę, również Was zaskoczy. Nowy peeling już za 2-3 tygodnie będzie dostępny, ale na tym slajdzie jest jeszcze wymienione trzy inne kosmetyki. Maska i serum to początek jesieni, kolagenowe, unowocześnione dokładnie w tym samym trendzie, w którym, mam nadzieję, pokazałam dotychczasowe kosmetyki. I znowu perełka, coś czego nie znacie, Pro Collagen Elixir Rose. Zupełnie nowy kosmetyk, uwaga, pierwszy kosmetyk w puli kosmetyków Duo Life, który będzie przeznaczony stricte do stosowania pod oczy, wokół ust i na szyję. Mamy pełną gamę fantastycznych badań aparaturowych i badań aplikacyjnych, które pokażą, że kosmetyk będzie minimalizował widoczność worków, cieni, kurzych łapek, zmarszczek mimicznych przy ustach, kłopotów z wyglądem szyi, które pojawiają się od którymś tam już momencie, bo kolagenu ubywa nam od 25 roku życia. Pro Collagen Elixir Rose będzie to kosmetyk, który w 99% z hakiem będzie oparty na hydracie kolagenowym. Czyli to będzie trzeci hydrat kolagenowy, czyli coś zupełnie przełomowego. Nikt na rynku nie ma takiego produktu. Co będzie w eliksirze? Przede wszystkim eliksir będzie miał bardzo delikatnie różowy poblask, stąd ta nazwa. Nie będzie różanego zapachu, ale będzie zapach. Znowu zapach z gatunku
chyba feromony tam ktoś dołożył, słuchajcie, bo tak piękny zapach, magnetyzujący zapach, a zarazem bezpieczny dla skóry, również wokół oczu, pełna pula badań. Skóra wrażliwa, każda jedna akceptowała tą kompozycję. Przepiękny zapach dzięki ekstraktowi z morskiej świetlistej algi bogatej w fikoerytrynę oraz drugi składnik to antocyjany z czarnej marchwi. I to wszystko zamknięte w hydracie kolagenowym o poświacie różowej o tak przełomowym działaniu. Pod oczy, wokół ust, na szyję. Przełomowy kosmetyk. Kiedy? Początek września. Już te wyniki mamy. Czekamy z niecierpliwością. Jeszcze chwila. Przełomowy kosmetyk. Nikt takiego hydratu nie ma na rynku. Nikt. I słuchajcie, podsumowując to, na co czekacie. Witace krem do rąk. Znowu zobaczcie na pierwsze zdanie. Indeks naturalności nowego kremu do rąk, który za 3 tygodnie wraca, wynosi aż 96% i jest o 7% wyższy niż poprzedni. No znowu nic dodać, nic ująć. 7% to jest znowu przepaść technologiczna. Tu ktoś naprawdę znowu stworzył majstersztyk, był w stanie wzbogacić ten skład aż o 5 składników aktywnych. Nasi technolodzy stanęli na wysokości zadania. Zastosować 3 rodzaje masła, utrzymać wszystkie składniki, które znacie. Dodać do tego jeszcze pantenol, który działa bardzo, bardzo łagodząco na skórę i tak samo działającą alantoinę, dzięki czemu skóra nie będzie tylko nawilżona, odżywiona dzięki zawartości składników aktywnych, ale też będzie zregenerowana. I taką deklarację mamy na opakowaniu, zregenerowana i nawilżona. Ten krem już za 3 tygodnie w nowej odsłonie 7% zwiększony indeks naturalności i peeling do ciała o zwiększonym indeksie naturalności o, uwaga, 10%. Znowu przepaść technologiczna, 10% bardziej naturalny kosmetyk o energetyzującym żółtym nie tylko pudełku. Wewnątrz jest też żółty, energetycznie żółty. Nie zostawia oczywiście żółtego poblasku na skórze, ale jest przepiękny kolor. Do tego są drobno zmielone drobinki żurawiny, pestek żurawiny jako ścierniwo i dodatkowo cukier. 2 ścierniwa, składniki aktywne wzbogacono o dodatkowe oczywiście składniki, które będą działały pielęgnujące. Dalej będzie to takie wrażenie natłuszczonej skóry po zastosowaniu. Tego nie zmieniliśmy, będzie nawet lepsze i owocowo, cytrusowy, cytrusowa nuta zapachowa, świeża, typowa dla linii Vita C. Coś nowego, 10% zwiększony indeks naturalności. No ten peeling chce się stosować. Fantastycznie po tym peelingu zaaplikować sobie hydrat do ciała. Będą efekty, myślę, zdwojone, jeżeli chodzi o przenikanie związków aktywnych, zarówno z peelingu, jak i z hydratu, ale z hydratu zwłaszcza. Na dzisiaj tyle. Ja dziękuję. Przepraszam, że tak bardzo przedłużyłam. Wyszłam ponad czas, ale myślę, że to było tak arcyważne spotkanie, na które czekaliście, że nie można go było potraktować szybkim podsumowaniem. Trzeba było dodać wiele szczegółów. Ja mam nadzieję, że ta niepewność, te pytania, które do nas docierały, te prośby zostały w tym momencie wypełnione i zrozumieliście, że ta idea Go Up, którą przyjęliśmy, została wypełniona. Ta praca trwała, bo trwać musiała, bo wszystkie badania, wszystkie elementy trwają bardzo długo. Ale kiedyś ten przystanek stop trzeba powiedzieć, żeby iść dalej, żeby iść w górę. Teraz macie w rękach portfolio, którego nam będą zazdrościć, którego już nam zazdroszczą. Webinar jest otwarty, pewnie jest dużo osób, które słuchają, przysłuchują się. Jesteśmy o krok do przodu. Mamy to w rękach. To wszystko, o czym mówiliśmy, w zasadzie już macie albo dostaniecie w ciągu najbliższych tygodni. Ja dziękuję za uwagę. Przepraszam, że przedłużyłam i oddaję głos Klaudynie. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie Pani Doktor za przedstawienie nam kosmetyków, za przedstawienie wszystkiego, co nadchodzi. Patrząc po wszystkich, drodzy klubowicze, Waszych komentarzach, tak naprawdę aż po prostu z przyjemnością będziemy wdrażać kolejne produkty na sklep, bo widać, że czekacie, widać, że potrzebujecie tego portfolio produktowego.
Pani doktor, mamy teraz czas na to, żeby przejść do sekcji pytań i odpowiedzi. W trakcie naszego webinaru, na którym jest społeczność obecna aż z 10 krajów, padło troszkę pytań dotyczących szczegółów poszczególnych produktów. Ja pozwolę sobie przejść przez poszczególne z nich. Postaramy się oczywiście, drodzy klubowicze, odpowiedzieć na większość z nich. Jeśli na któreś pytania nie uda nam się odpowiedzieć ze względu na ograniczony czas tego webinaru, to zachęcam do zerknięcia do naszej sekcji FAQ, najczęściej zadawanych pytań i przygotowanych już odpowiedzi. Część odpowiedzi tam znajdziecie, a na część pytań będziemy odpowiadać podczas naszych kolejnych spotkań. Pani doktor, pierwsze pytania, które nam się pojawiły z różnych rynków zagranicznych, dotyczyły hydratów. Jak nakładać hydrat kolagenowy na ciało? Czy jest to obowiązkowy po wzięciu prysznica, czy nie trzeba brać prysznica? Pytania dotyczyły standardowego, rekomendowanego sposobu używania hydratu. Wspomniała pani doktor, że fantastycznie jest łączyć to z peelingiem, więc może powiemy o całym rytuale zadbania o skórę. Oczywiście. Jak zawsze, każdy kosmetyk pielęgnacyjny na pewno warto nakładać na czystą skórę. W trakcie dnia, czy w czasie, kiedy się pocimy, kiedy jesteśmy ubrani, bardzo często gromadzi się na powierzchni skóry, właściwie zawsze, pewna pula zanieczyszczeń, która będzie utrudniać przenikanie związków aktywnych zawartych w kosmetyku. Dlatego prysznic jak najbardziej. Zachęcam, żeby w trakcie tego prysznicu skorzystać z peelingu naszego nowego do ciała, z linii Vita-C, który przygotuje skórę do wchłonięcia substancji aktywnych. Po pierwsze tych, które już są zawarte w peelingu, ale po drugie tych, które są zawarte również w hydracie kolagenowym, czyli kolagenu, tych cząsteczek, które tam są takie ważne, takie cenne. Pamiętajmy, że po nałożeniu hydratu czekamy do całkowitego wchłonięcia produktu, czyli troszkę cierpliwości. Wiem, że wszyscy już chcą się ubierać, ale powolutku, poczekajmy. Całkowite wchłonięcie produktu, tu rozmawiałam z wieloma ekspertami w dziedzinie technologii kolagenu w formie hydratów, jest absolutnie niezbędne. To jest klucz działania hydratu. Jak poczujecie, że jest skóra już całkowicie pozbawiona tej warstwy świeżej, że wszystkie składniki aktywne wchłonęły się, wtedy przy uczuciu ściągnięcia, bo różne mamy skóry, różne wymagania, może być potrzeba nałożenia dodatkowego kosmetyku pielęgnacyjnego, no aż prosi się masło do ciała kolagenowe zastosować jako kolejne. Dziękuję. Dzięki. Kolejne pytanie dotyczy grupy docelowej dla hydratów kolagenowych na ciało. Jakie problemy może rozwiązać? Czy to jest właśnie na jakieś dolegliwości, czy jest to produkt dla każdego? Szanowni Państwo, tu jest bardzo podobnie jak w przypadku suplementów diety. Kto mnie zna z wypowiedzi na temat suplementów wie, że zawsze podkreślamy, że kosmetyki pielęgnacyjne, tak samo jak suplementy, są przeznaczone dla puli osób zdrowych. To nie znaczy, że pula osób z problemami skórnymi nie może stosować tych kosmetyków. Wręcz przeciwnie. Czasami są one wręcz zalecane, są wskazane w różnego rodzaju dolegliwościach jako działanie wspomagające, dodatkowe, gdzie jest potrzeba dodatkowego wspomożenia skóry, czy jej nawilżenia. I tutaj jestem przekonana, że warto poradzić się. Może nie lekarza, bo to też nie zawsze mamy do czynienia z chorą skórą. Czasem są to problemy po prostu, które nam towarzyszą. Ale warto się poradzić specjalisty. Najlepiej kosmetologa, kosmetyczki, która zaleci w takim przypadku, czy hydrat będzie korzystny i w jaki sposób stosować, jak często. Natomiast wszystkie osoby, które po prostu chcą pielęgnować swoje ciało i być piękne, i być młode, bez względu na to, z jakim borykacie się rodzajem skóry, mamy te poszerzone badania, tutaj bez obaw można stosować. Oczywiście zaaplikujcie i sprawdźcie, jak u Was się sprawdza, ale kosmetyk jest zarówno do ciała, jak i do twarzy najwyższej klasy. Najwyższej klasy. Tu z pełną premedytacją to mówię. Nie ma lepszego kosmetyku, nie wolno mi tak powiedzieć. Pewnie mnie za to gdzieś tam już zaraz ukarają. Nie ma lepszego kosmetyku w tym momencie w formie hydratu dostępnego na rynku.
uwierzcie mi, jest fantastyczny ten produkt. Także zapraszam, zachęcam. Będąc przy temacie hydratu, przejdźmy teraz do hydratu do twarzy. Jakie jest jego działanie pod względem siły i znaczenia? Z jakimi produktami najlepiej go łączyć? Jak często go stosować na twarz? Jaką kompleksową pielęgnację zastosować do produktów do skóry twarzy? Jak powinien wyglądać taki rytuał? Oczywiście, rytuały uwielbiamy. Może mniej mężczyźni, ale kobiety na pewno. I tutaj jakby jest pełne pole do manewru. Hydrat można stosować tak często, jak potrzebujecie. Ja się też spotkałam wielokrotnie z takimi określeniami, że panie, które stosują hydrat, to są już uzależnione i one już z tego nigdy nie zrezygnują. Że to jest coś, w co jak się wpadnie i zobaczy się to działanie, tą moc działania hydratu, to się z tego już później trudno wyplątać i zrezygnować. I faktycznie hydrat można stosować codziennie, warto stosować często, warto wprowadzić taki rytuał faktycznie tego przygotowania twarzy, rozluźnienia skóry. Zobaczcie, w samym hydracie mamy składniki, które wspomagają rozluźnienie skóry, tak jak na przykład kwas mlekowy, która zaczyna być przygotowana, ale też peeling ma takie zadanie. W naszym portfolio jeszcze nie ma peelingu do twarzy, ale kto wie. Natomiast to też jest metoda. Jeżeli macie ulubiony peeling, zastosujcie go. Następnie nałóżmy hydrat i na hydrat zastosujmy dalszą część kosmetyków. Sprawdźcie, jak wasza skóra sobie radzi. Czasami nie będzie trzeba już niczego zastosować. Czasami ta skóra tak bardzo przyzwyczai się do stosowania hydratu, że będzie jakby czerpała z niego to wszystko, co najlepsze i nie będzie wymagała więcej. Tutaj ja nie chciałabym też zabierać pola specjalizacji kosmetologom czy kosmetyczkom, które pracują na co dzień z takimi produktami. Pewnie wiedzą więcej niż ja. Ja mogę przekazać to, co wiem z własnego doświadczenia i z czym tutaj spotkałam się w trakcie prac naszego zespołu wspólnej nad tymi recepturami, że warto jednak mieć w zanadrzu ten krem, który nie tylko dostarcza tych dodatkowych substancji aktywnych, które jeszcze podbijają działanie samego hydratu, który jest pełen kolagenu, ale w kremach kolagenowych mamy jeszcze dodatkowe składniki aktywne, o których mówiłam. Mamy pulę kwasów hyaluronowych, które mają wręcz fantastyczne pole też do działania, do zatrzymania tej wilgoci, którą tak uwielbiają zatrzymywać, do zwiększenia tego nawilżenia. Mamy rozluźnioną skórę, która jest przygotowana na przenikanie substancji aktywnych, czyli aż prosi się zastosować albo krem, albo bardzo intensywnie działającą maskę. Nie chcę powiedzieć, eksperymentujcie, po prostu sprawdźcie na własnej skórze, jaki rytuał wam się sprawdza. Na pewno hydrat nie wyklucza stosowania innych kosmetyków, wręcz zachęca do tego, żeby uzupełniić go innymi kosmetykami. Jasne. Ja patrzę też na pytania, które nam się tutaj troszkę powielają i spróbuję połączyć niektóre z nich, tak żebyśmy odpowiedziały na jak najwięcej pytań. Kolejne także dotyczą hydratów. Jest to temat na początku bardzo mocno przewodni i wybrzmiewa w zainteresowaniu Was, drodzy klubowicze. W związku z czym, jakbyśmy teraz spróbowały odpowiedzieć na pytania dotyczące hydratu pod kątem niwelowania przebarwień skóry, pod kątem dolegliwości, w jakich może pomóc, pod kątem tego, czy posiada ochronę SPF, UV, czy można sparować się nim przed wyjściem na słońce i czy to pomaga, czy przechodząc z powrotem do ciała, to czy pomaga w walce z celulitem. I myślę, że to są te główne wątki dotyczące hydratów. Bardzo dużo było tych czynników wymienionych, ale jednym słowem, jakbym chciała podsumować, to chyba warto powiedzieć tak, po prostu. Jak najbardziej. Hydraty wspomagają utrzymanie optymalnej kondycji skóry. Celulit oczywiście jest powiązany gdzieś tam z nieprawidłowym, może nie tyle nieprawidłowym, ale zaburzonym nagromadzeniem tkanki tłuszczowej. Towarzyszy nam od bardzo młodego wieku, ale z pewnością dbanie o jędrność skóry i odpowiednie nawilżenie przyczynia się do tego,
że mamy minimalizację widoczności tego celulitu i też mniejsze ryzyko, tak mogę powiedzieć, jego tworzenia. Czy hydrat zawiera filtr UV? To jest jedyna odpowiedź, gdzie muszę powiedzieć nie, ale też jakby ciesząc się z tej odpowiedzi, dlatego że filtry UV oczywiście są pożądane, wiemy, że skórę musimy chronić. Natomiast pamiętajmy, że hydrat kolagenowy to jest kosmetyk delikatny, który stosujemy rano, który stosujemy wieczorem. Bardzo często stosujemy go przed snem. Wprowadzenie filtra do kosmetyku, który stosujemy na noc, mija się z celem. Tego się po prostu nie robi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, filtry UV są filtrami pochodzenia syntetycznego. Chcieliście proste kosmetyki, proste hydraty. Wszyscy miłośnicy hydratów tu na pewno wspólnie potakują żadnych dodatków, żadnych dodatkowych składników. Mamy filtry osobno. Jeżeli ktoś chce zastosować, można zastosować kosmetyk pielęgnacyjny po hydracie, który zawiera filtr. Ja tylko chciałam dodać jedną rzecz, bo to się nie zmieniło. W skórze ryby, tak samo jak w skórze człowieka, jest zawarta melanina. Melanina jest naturalnym filtrem, najbardziej chyba naturalnym, jaki możemy sobie wyobrazić, która naturalnie chroni skórę przed działaniem promieniowania UV. I ta zawartość melaniny w skórze rybiej daje po części delikatną, ale naturalną ochronę. Natomiast no, w wielu przypadkach to jest za niska ochrona, także tutaj też bardzo ostrożnie, jeżeli wychodzimy na słońce, jeżeli hydrat został zastosowany i chcemy opalać się, bo takie macie Państwo doświadczenia, pamiętajmy jednak o nałożeniu też kosmetyku odpowiednio zabezpieczającego skórę, żeby nie doprowadzić do jej poparzenia, bo poparzenie to jest coś, co zabija naszą pracę całoroczną. Cały rok pracujecie na to, żeby ta skóra była piękna, nawilżona, jędrna. Poparzenie skóry powoduje diametralne zmiany w jej strukturze i bardzo przyspiesza proces starzenia skóry. Więc dbajmy też o to, żeby te kosmetyki ochronne stosować dodatkowo. Dzięki. Kolejne pytanie dotyczy naszego hydratu do twarzy i czy on pomaga napiąć skórę, jeśli zostanie nałożony na dekolt lub czy podniesie drugi podbródek. Ja myślę, że to pytanie możemy też połączyć z eliksirem, który już będzie we wrześniu. Także bardzo proszę. Tak, dokładnie. Oczywiście, że tak. Stosowany regularnie hydrat kolagenowy dostarcza najważniejszego budulca dla włókien kolagenowych w skórze, a obecność włókien kolagenowych w skórze to odpowiednia struktura i konsystencja, tak to nazwijmy, skóry, to odpowiednia jędrność, ponieważ hydrat kolagenowy, tak jak powiedziałam, wybitnie zabezpiecza przed utratą wody z nadskórka, czyli będzie tą jędrność, ten owal twarzy nam kształtował. Eliksir, który dostaniecie Państwo we wrześniu, będzie miał to działanie wpisane w cudzysłowie w dokumentację. Tam będą prowadzone nawet takie badania, gdzie będzie pokazane zlikwidowanie, może nie całkowite, ale minimalizacja worków pod oczami, kurzych łapek, zmarszczek mimicznych, czy to w kącikach oczu, czy zwłaszcza tutaj bardzo nieładnie wyglądające zmarszczki poprzeczne nad górną wargą. I to wszystko, słuchajcie, będzie w tej dokumentacji i jakby będziemy się tym mogli chwalić. Więc czekajmy na eliksir, bo on jest do zadań specjalnych, a do tego jest to produkt przełomowy. Jest to innowacja technologiczna. Takiej innowacji nie ma nikt na rynku. My też byśmy bardzo ciekawi, jakie pokażą nam się wyniki tych badań, które prowadziliśmy. Mamy już pełną dokumentację, jesteśmy gotowi do wdrożenia kosmetyku, przystępujemy do ostatniego, finalnego etapu produkcji, bo te wyniki wyszły absolutnie fantastyczne. Tutaj myślę, no uśmiech na twarzy nas wszystkich się pojawia, jak bardzo niedawno dostaliśmy te wyniki, ale już dziś wiem, że tak będzie, że będziemy mogli o tym mówić i że to jest kosmetyk też, który zadba o to, o czym przed chwilą była mowa. Także jak najbardziej. Hydrat minimalizuje oznaki starzenia z całą pewnością.
Super, to trochę odpowiada na kolejne pytania i zadawane przez bardzo wielu naszych klubowiczów dotyczące tego, czy będziemy mieć w portfolio kosmetyk, który jest stricte kremem pod oczy. I na ten moment możemy zagwarantować, że to będzie właśnie eliksir, który może to nie jest krem, ale o spełniający funkcję właśnie niwelowania zmarszczek w okolicach oczu. A o kolejnych planowanych rozwojach produktowych będziemy Państwa informować. Pytaliście, czy będzie krem przeciwzmarszczkowe z linii aloe, z linii kolagen, z linii Lazizal, więc krok po kroku, jak widzicie, portfolio się rozszerza i tak na pewno to nie jest koniec przygód dotyczących rozwoju i architektury marki kosmetycznej. Mówiąc o Lazizal, krem przeciwzmarszczkowy, który mamy, kiedy można się spodziewać efektów, kiedy będą efekty widoczne? Czy to jest tak jak w poprzedniej jego wersji 20-30 minut? To było jedno pytanie dotyczące kremu. Inne, które gdzieś tutaj widziałam, dotyczyło tego, na jaką skórę jest dedykowane, czy to jakiej skórze jest dedykowane, oraz pytanie też dotyczyło tego, czy ten krem można stosować także na dzień. Także jakbyśmy jeszcze kompleksowo potraktowały Lazizal krem. Jak najbardziej, możemy wrócić do niego oczywiście. Krem Lazizal możemy zastosować zarówno na dzień, jak i na noc. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. To działanie, które znacie Państwo, to z czym się kojarzy nam seria Lazizal, linia Lazizal, czyli działanie szybkie, niemal natychmiastowe i skuteczne. W przypadku serum mówimy o sekundach wręcz do rozpoczęcia działania. W przypadku kremów mówiliśmy o minutach. To zostało. Dlatego, że te składniki aktywne, które były odpowiedzialne za to natychmiastowe działanie liftingujące, te peptydy o działaniu zbliżonym do botoksu, one pozostały. Więc tutaj to działanie jak najbardziej jest dalej obecne. W przypadku serum jest ono bardziej subtelne. To nie znaczy, że go nie ma. Ono jest dalej takie samo, tylko nie musicie się, Panie, martwić o to, że ta mimika musi być bardzo ograniczona, że to serum działa, ale dopóki ta mimika jest ograniczona. Tutaj jakby jest ta swoboda. To jest bardzo subtelne działanie napinające, pięknie wyrównujące drobne niedoskonałości, zwłaszcza jeżeli chodzi o tą taką delikatną tutaj skórę bliżej oczu. Mamy możliwość zastosowania serum i ono delikatnie nam subtelnie wyrównuje. Już po kilkudziesięciu sekundach ten efekt jest zauważalny. Także jak najbardziej tak. I jeszcze chyba był jeden element pytania na początku, ale już nie pamiętam, przyznam szczerze, chociaż może wszystko ujęłam. Wydaje mi się, że Pani doktor odpowiedziała na wszystkie pytania. Kolejna grupa produktów, kolejna grupa, na którą możemy odpowiedzieć, dotyczy w ogóle produktów, które mamy i czy one posiadają właśnie ochronę SPF. Czy mamy jakiś kosmetyk w portfolio, który jest stricte temu dedykowany? Tak, na tą chwilę nie posiadamy takiego kosmetyku, ale to jest też pytanie, które na pewno bierzemy sobie do serca. Pracowaliśmy bardzo intensywnie, żeby dać Wam to, na co czekaliście, co znacie, czego oczekujecie i co Wam ułatwiało pracę, rekomendacje, na czym budowaliście też zaufanie wobec swoich grup, swoich klubowiczów. Natomiast teraz przyjdzie taki moment oddechu, kiedy faktycznie ten zespół będzie miał czas na prace innowacyjne i faktycznie pojawiają się za każdym razem pytania o taki kosmetyk, więc tutaj pochylimy głowę, na pewno wspólnie z zespołem postaramy się również taki kosmetyk uwzględnić w naszym portfolio, bo jest on oczywiście potrzebny, zdajemy sobie z tego sprawę. Dokładnie. Pojawiło się także pytanie dotyczące mocznika. Klienci często pytają o mocznik, od kogo jest mocznik, w jakim celu jest dodawany do kosmetyków. Zainteresował naszą społeczność szczególnie ten składnik. Czy może Pani doktor jeszcze troszeczkę opowiedzieć o tym składniku? Tak, mocznik jest bardzo pożądanym składnikiem. Jest stosowany nie tylko w kosmetykach, bardzo często również w maściach, które przyrządza się w recepturach aptecznych, takich maściach, które już mają działanie wręcz na, można powiedzieć, lecznicze, dlatego że mocznik ma bardzo wiele właściwości
ceny dla skóry. Przede wszystkim ma możliwość delikatnego działania zmiękczającego. Tu bardzo to zależy od tego, w jakim stężeniu mocznik zostanie zastosowany. Od działania silnie nawilżającego, to jest też działanie no, nieodzowne, więc dodanie mocznika zawsze poprawia te walory nawilżające kosmetyku. Ale też, tak jak powiedziałam, delikatne działanie ujędrniające i delikatne również działanie już później przy wyższych stężeniach. Pielęgnacyjne na poziomie działania leczniczego, czyli faktycznie wiele zalet, to jest częsty składnik kosmetyków, ale czasami zapominamy o takich składnikach bardzo ważnych, jak kwas mlekowy, jak mocznik, prostych składnikach, które dają nam spektakularne efekty, które zawsze się sprawdzają. Więc wiele receptur naszych kosmetyków zawiera mocznik, jest wzbogaconych o mocznik. Mocznik właśnie w ten sposób działa. Główne działanie to jest działanie nawilżające, ale też regenerujące, wspierające strukturę skóry, dające jędrność odpowiedniego odżywienia. Dzięki. Kolejne pytanie dotyczy od kilku tak naprawdę naszych klubowiczów, dotyczy gamy naszych produktów. Mamy kremy aloesowe, nadchodzą zaraz kremy kolagenowe, mamy już krem Lazizal i tak naprawdę pytanie dotyczy, które produkty na co stosować i odwrotność tego pytania też tutaj podnoszona przez naszą społeczność. Jakie produkty stosować do skóry suchej, jakie do mieszanej, jakie do tłustej, jakie do alergicznej, a jakie do skóry atopowej, jeśli ktoś cierpi na takie schorzenia? Oczywiście skóra alergiczna bądź skóra atopowa to już są skóry, które wymagają, typy skóry, które wymaga bardziej przemyślanej pielęgnacji i też czasami oczywiście zastosowania kuracji dodatkowych leczniczych. Więc w przypadku skóry atopowej bardzo trzeba uważać na to, jakie składniki są dozwolone, jakie składniki są tolerowane, bo nadwrażliwość na każdy tak naprawdę składnik, czy to naturalny, czy pochodzenia syntetycznego, czy to aktywny, czy dodatkowy, może wystąpić. Więc w przypadku skóry atopowej bardzo ostrożnie trzeba podchodzić do pielęgnacji. Oczywiście jest ona absolutnie zalecana i wskazana. Należy po prostu uwzględnić indywidualne potrzeby, bo tu nie ma jednego złotego środka. Są osoby, które będą dobrze tolerować kremy z linii kolagenowej, są osoby, które bardziej postawią na linię aloesową. Natomiast generalizując, jeżeli chodzi o typy skóry, pamiętajmy, że nasze kosmetyki zostały tak przygotowane, że działają nie tylko przeciwzmarszczkowo, ale również to działanie przeciwzmarszczkowe jest powiązane z działaniem nawilżającym. Skóra sucha tak naprawdę bardzo często mylona jest ze skórą odwodnioną. I tu też trzeba to mieć na uwadze, że sucha skóra to taka skóra, która ma niedobór tej fazy, powiedzmy, tej grupy związków lipidowych, które ją budują. Oczywiście ta budowa skóry jest bardzo skomplikowana i tutaj to jest mocne uproszczenie, ale taka skóra potrzebuje natłuszczenia. I w wielu naszych kosmetykach są dodane składniki aktywne, takie jak masła, czyli masło na przykład kakaowe, olej kakaowy, masło shea, mamy dodany olej na przykład ze słodkich migdałów. Są składniki typowo natłuszczające, które nadadzą się do skóry suchej i one znajdują się zarówno w kremach z linii kolagenowej, jak i aloesowej, jak i w linii Lazizal, więc tu to zapotrzebowanie będzie. A z drugiej strony często nazywamy skórę odwodnioną skórą suchą, bo nam się wydaje, tak umyjemy się i skóra potrzebuje kosmetyku, jest faktycznie wysuszona, mówimy, mamy suchą skórę. Nie, mamy skórę odwodnioną, bo ona jednocześnie nie jest skórą suchą, bo na przykład mamy kłopoty z błyszczeniem, z nadmiarem sebum. Nie ma mowy w takim przypadku o skórze suchej, tylko odwodnionej. I tu znowu wszystkie nasze kosmetyki zawierają składniki aktywne, takie jak mocznik. No, mocznik jest wszędzie, ale grupuje całościowo. Ale takie jak na przykład pula kwasów hialuronowych, których mamy praktycznie w każdym kosmetyku do twarzy, oprócz kosmetyków aloesowych, pule, w kosmetykach kolagenowych,
w maśle kolagenowym, czyli w tej puli kosmetyków z grupy kolagenów są te kwasy hialuronowe, które wybitnie zwiększają nawilżenie skóry i naskórka. Sam hydrat kolagenowy ma dokładnie takie działanie. To jest jego podstawowe działanie, tworzenie tej bariery, czyli skóra odwodniona najczęściej występująca. Skóra sucha jest bardziej typowa dla wieku dojrzałego. A więc seria Lazizal, tutaj skórę suchą można bardziej już podejrzewać, że występuje. Rzadko kiedy młode osoby czy osoby w średnim wieku mają typowo suchą skórę. Partiami jak najbardziej. Natomiast generalnie jest to częściej skóra odwodniona, przy czym wszystkie nasze kosmetyki zabezpieczają zarówno skórę odwodnioną, jak i skórę suchą. Też baza komórek macierzystych z aloesu tutaj uzupełniona, bo w kremie na noc na przykład mamy olej konopny, który fantastycznie też będzie sprzyjał odbudowie tej bariery hydrolipidowej. Mamy masło kakaowe, czyli też te składniki, które przyczyniają się do utrzymania optymalnej kondycji skóry. Te czynniki bardzo silnie nawilżające, o których mówiliśmy. Tak naprawdę możecie Państwo przebierać, dostosować do tych najbardziej ważnych potrzeb. Czyli czy potrzebna jest już ta kuracja przeciwzmarszczkowa, intensywna, może mniej intensywna, czy w ogóle jest niepotrzebna. Także tu tym warto się kierować. Super. Pani doktor, przejdźmy zatem do pielęgnacji włosów. Padł już tutaj nam szereg pytań dotyczących tego, kto powinien stosować szampon keratynowy, kto powinien stosować szampon aloesowy. Czy jest tak, że szampon aloesowy jest bardziej dla włosów mieszanych i tłustych, szampon keratynowy nie powinien być z kolei stosowany przez osoby, które mają włosy przetłuszczające się lub problemy z tego wynikające? Padło także pytanie o ujotokowe zapalenie skóry. Czy jest któryś z tych szamponów dedykowany? A także praktyczne pytanie, kończąc wątek pielęgnacji skóry włosów. Praktyczne pytanie dotyczyło, jaki jest mechanizm stosowania odżywki keratynowej? Jak tak najlepiej ją stosować? W jakiej kolejności? Gdzie ją najlepiej kłaść? Czy na końcówki, czy na całe włosy? Więc może zacznijmy od szamponu. Który dla kogo? Tak naprawdę tu też jest duża dowolność. Szampony zostały przetestowane pod kątem zarówno skóry wrażliwej, jak i skóry normalnej, więc osoby, które boją się, że szampon będzie na przykład działał za mocno, drażniąco, nie ma o tym mowy. Indeksy naturalności szamponów są bardzo wysokie. Tutaj nie ma zawartości żadnych składników, które mogłyby działać miejscowo, drażniąco i jest to udowodnione, udokumentowane w badaniach aplikacyjnych. Natomiast szampon aloesowy jest szamponem do codziennego użytku, czyli szamponem dla osób, które po prostu chcą skorzystać z walorów myjących, a zarazem wspomagających, pielęgnacyjnych i też, które może czasami borykają się z łupieżem. To nie jest szampon przeciwłupieżowy, bo nie o to nam chodziło, ale chcieliśmy dodać do tego szamponu jeden przynajmniej składnik, którym jest tutaj ekstrakt z mięty pieprzowej, który będzie nam podbijał właściwości szamponu, jeszcze o to działanie minimalizujące ryzyko wystąpienia łupieżu i widoczność łupieżu, jeżeli on się pojawia. Każdy typ włosów warto sprawdzić, jak każdy kosmetyk. Musimy dostosować. Deklaracja jest taka, że wszystkie rodzaje włosów, szampon do codziennego użycia, do częstego stosowania. Szampon zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, również może być dla osób młodych, dla nastolatków jak najbardziej też się sprawdzi, ale warto sprawdzić, zwłaszcza jeżeli chodzi o skórę łojotokową, która już jest też skórą na pograniczu skóry wymagającej specjalistycznej pielęgnacji dermokosmetykami. Tu wiemy, że są takie szampony specjalne do łojotokowej skóry głowy, zwłaszcza jeżeli to jest problem naprawdę nasilony. Ale w przypadku szamponu keratynowego tutaj również główne przeznaczenie jest jako taka terapia keratynowa, więc ten szampon na pewno mniej będę polecać dla osób, które chciałyby po prostu codziennego oczyszczenia skóry głowy, bo to jest troszeczkę za dobrze przygotowana formulacja do po prostu działania oczyszczającego. Mamy tutaj absolutną
Absolutnie doskonałe połączenie składników, które stymulują wzrost włosa, mocno go regenerują. Czyli głównie osoby, które mają włosy zniszczone, po farbowaniu, z rozdwajającymi się końcówkami, które no, narzekają na to, że tych włosów jakby za dużo wypada, że mamy ich coraz mniej, mogą pomyśleć o zastosowaniu szamponu keratynowego jako tej takiej kuracji. Kuracji po prostu regenerującej włosy. Można czasowo przejść na przykład na szampon aloesowy, jeżeli ta kondycja włosów się wzmocni, są one lepsze po na przykład 3 miesiącach. Przejść sobie na chwilę na szampon aloesowy, żeby trochę dać odpocząć, odwyknąć w cudzysłowie tym składnik, naszej skórze od tych składników aktywnych i znowu powrócić z tą kuracją drugi raz keratynową. Maska daje fantastyczne możliwości właśnie stosowania doraźnego, czyli jeżeli nasze włosy już jak gdyby w wyniku stosowania tych kosmetyków nabrały trochę jakości, są błyszczące, lśniące, widzimy poprawę, to wówczas odżywkę stosujmy na krótki okres czasu, czyli 1-2 minuty dosłownie nałożyć, przeczekać i od razu spłukać. Czy to jest cała głowa, czy to są końcówki, to zależy bardzo od osoby, od włosów. Najczęściej nakładamy na końcówki, bo one są najbardziej zniszczone. Ale jeżeli macie doświadczenia, że bardzo dobrze sprawdza się Wam odżywka na całe włosy, jak najbardziej można zastosować na całe włosy. No i ta kuracja dodatkowa, czyli gdy włosy są już faktycznie bardzo zniszczone, potrzebują tej regeneracji, to jest świetna metoda. Ja ją osobiście bardzo często stosuję. To nie jest metoda do stosowania za każdym razem po myciu włosów, ale warto raz na tydzień, raz na 2 tygodnie taką kurację sobie zafundować, nałożyć maskę dość dużej ilości, zawinąć ręcznikiem, pozostawić taki opatrunek okluzyjny, mówiąc fachowo, nie dotyczy to akurat tego typu działań, ale tak mi się nasunęło, na głowę, czyli turban z ręcznika, poczekać 15 minut, żeby te składniki aktywne, żeby łuska włosa miała czas zaabsorbować w pełną porcję tych składników aktywnych, które przygotowaliśmy w masce, w tym keratynę, żeby miała możliwość przyjąć, żeby ona się zamknęła, żeby ta struktura włosa się wygładziła. To na pewno taka maska wtedy będzie w ten sposób działać. To też jest świetne, że można w 2 sposoby zastosować tą odżywkę. A o skuteczności działania szamponu i odżywki nie muszę przekonywać tych, którzy stosują szampony nasze keratynowe. My wiemy też, jak one świetnie się sprawdzają. Tu radzę osobom, które na nowo spotykają się z odżywką i szamponem. Proszę o cierpliwość. Czasem pierwsze wrażenie jest takiego, że szampon jest nie ciężki, ale że jest bardzo bogaty, że odżywka jest bardzo bogata, że może dla moich delikatnych włosów, tych, które wypadają, są takie ciutkie, ona jest za mocna, że to jest. No nie, wszystkie osoby, które tutaj są, myślę dzisiaj, a które uwielbiają te kosmetyki, wiedzą, że kosmetyki keratynowe z tygodnia na tydzień pokazują swoją moc. I to, co na początku wydaje się niedostosowane, to jest właśnie przystosowane do takich włosów, o których mówimy, delikatnych, słabych, wypadających, takich po prostu zmęczonych zabiegami kosmetycznymi. I wtedy warto poczekać. Czasem 2-3 tygodnie i potem już będziecie naprawdę, zobaczycie moc szamponu keratynowego i odżywki keratynowej. Warto zaczekać, warto uwierzyć, warto zaufać w tym przypadku. Fantastycznie. To przejdźmy teraz do pielęgnacji ciała i schorzeń jak blizny lub rozstępy. Czy któryś z naszych produktów jest w stanie pomóc w takich dolegliwościach? Jak najbardziej tak. Oczywiście, jeżeli macie Państwo do czynienia z bardzo świeżymi bliznami, to tutaj no nie ukrywam, zdecydowanie zalecamy korzystanie jednak z specjalistycznych kremów, które w bardzo szybki sposób są w stanie doprowadzić bliznę do takiej fazy finalnej regeneracji,
Tutaj na pewno lekarz dermatolog będzie prowadził, bo to też zależy, jakiego typu jest blizna, jaką maść należy zastosować, czy będzie to żel silikonowy, czy bardziej działanie na bazie chociażby wyciągów z cebuli, bo takich maści też jest dużo, ale to jest jakby pierwsza faza. Natomiast blizny zostają z nami na długo, niestety. Tak samo jak rozstępy. To nie są elementy, które się pojawią i za chwilę znikną. Dlatego przyjdzie czas i przychodzi czas na pielęgnację kosmetykami już takimi codziennego użycia. I tutaj absolutnie kolagen, kolagen i jeszcze raz kolagen. I szanowni Państwo, zachęcam do suplementacji kolagenu. Macie nowy produkt z bardzo dużą ilością kolagenu w saszetkach. Zachęcam do kolagenu w formie płynnej, czyli tego w butelce. To wspomoże, przyspieszy to działanie kosmetyku od zewnątrz. Wszystkie kosmetyki kolagenowe, czy to masło kolagenowe, czy to hydraty kolagenowe, w tym hydrat do ciała, przyspieszą i zminimalizują widoczność zarówno blizny, jak i rozstępów. Chciałabym tylko zwrócić uwagę, bo tutaj przy okazji rozstępów na pewno zaraz nam się pojawi pytanie, albo już się pojawiło, o ciążę i o rozstępy w ciąży. O rozstępy po ciąży bez obaw każdy kosmetyk możecie zastosować i tutaj nie ma absolutnie tematu, to będzie rekomendacja 100%. Natomiast w ciąży zalecam, to nie jest tak, że nie rekomendujemy kosmetyków w ciąży, ale ciąża jest takim etapem, w którym warto zawsze skonsultować możliwość zastosowania kosmetyku z kosmetyczką. Jeżeli macie problemy skórne poważniejsze z dermatologiem, przypominam, że żaden kosmetyk nie może być badany na kobietach w ciąży, ani żaden składnik kosmetyku nie może być badany nie tylko na zwierzętach, również na kobietach w ciąży i dzieciach. Nie ma zgody na takie badania, w związku z czym ocena bezpieczeństwa kosmetyków w ciąży jest trudna. I nawet kosmetyki, które zawierają na swoich opakowaniach deklaracje, że są dla dzieci, czy są dla kobiet w ciąży, mają ocenę ryzyka wykonywaną niejako w odniesieniu do osób dorosłych, w odniesieniu do skóry osoby nie w ciąży. Na podstawie analizy składników jest dokonywana ocena bezpieczeństwa. W związku z czym nie ma możliwości rekomendowania kosmetyku, który przygotowaliśmy jako kosmetyk do codziennej pielęgnacji każdego rodzaju skóry, jako stricte kosmetyk dla kobiet w ciąży. Bardzo byśmy sobie zawęzili możliwości rekomendacyjne, gdybyśmy chcieli tylko i wyłącznie ograniczyć się do składników kosmetyków dostępnych dla kobiet w ciąży jako 100% deklarowane dla kobiet w ciąży. Mogłoby się okazać, że w naszym kosmetyku zabrakłoby połowy naturalnych substancji aktywnych, dlatego że są szkodliwe. Absolutnie nie, bo one nie są szkodliwe, ale nie ma badań, nie ma możliwości przeniesienia. Dlatego w ciąży konsultujcie skład, konsultujcie możliwość zastosowania zawsze z fachowcem. Natomiast a po ciąży, oczywiście tutaj mamy rekomendacje w postaci raportu bezpieczeństwa. Każdy rodzaj skóry osoby dorosłej, zdrowej czy nastolatka również jest przygotowany na przyjęcie naszych kosmetyków. Tutaj mi się, że o, jest Klaudyna. Myślałam, że uciekła. Przepraszam, problemy techniczne. Pani doktor, rozumiem, że pytanie na ostatnie, odpowiedź na ostatnie zadane przeze mnie pytanie padło, więc przejdę do, z uwagi na to, że mamy już 22, do ostatnich pytań dotyczących witaminy C i później jest jeszcze kilka prostych pytań, na które myślę, że możemy szybciutko odpowiedzieć. Pytanie dotyczące witaminy C w kremie do rąk. Czy może być również używane do tatuaży, ponieważ kremy z pantenolem są używane we Włoszech, oraz czy peeling do ciała może być stosowany na twarz, czy byłby zbyt agresywny? Jeżeli chodzi o krem do rąk z witaminą C, tutaj też zalecam jednak konsultację z gabinetem. Oczywiście mamy pantenol, mamy alantoiny, które mają działanie łagodzące i kojące, ale są też ekstrakty roślinne,
które mogą chociażby przyczyniać się do zmniejszenia trwałości takiego świeżego tatuażu. Więc tutaj nie powiem nie, natomiast warto jednak skonsultować, bo to wszystko zależy na jakiej części ciała, czy to jest świeży tatuaż, jaką metodą wykonywany, czy to jest tatuaż na przykład po usunięciu innego tatuażu, czy to jest tatuaż świeży. Same te dwa składniki ktoś doskonale zauważył, mają działanie łagodzące, ale jest tam również pula składników dodatkowych, które mogą mieć wpływ jakby na trwałość świeżego tatuażu. Jeżeli chodzi o peeling Vita-C, powiem tak, nie próbowaliśmy stosować tego peelingu na twarz. Drobinki ścierniwo, które jest zastosowane, czyli to są zmielone ziarna, nasiona żurawiny i cukier, są dość dużymi drobinkami. Żurawina mała, ale cukier to są dość duże drobinki. Wydaje mi się, że komfort zastosowania peelingu mechanicznego o dość dużych ziarnach na twarz może nie być taki, jak powinniście Państwo oczekiwać po kosmetyku złuszczającym do twarzy. Więc ja nie mogę tego potwierdzić, bo nie testowaliśmy. Raczej zalecam ostrożność, tak? Chyba że to są takie partie skóry, gdzie ta skóra nie jest delikatna. Tutaj na pewno te partie delikatniejsze skóry omijałabym. Nie jest to kosmetyk przeznaczony stricte do twarzy i też bardzo dużo peelingów do twarzy bazuje obecnie nie tylko na ścierniwie mechanicznym, ale też delikatnym działaniu enzymatycznym. Tego tutaj nie będzie. Więc to złuszczanie no, takich partii delikatnych też może być zbyt intensywne. Można próbować, jeżeli będziemy mieć feedback od Was pozytywny, oczywiście będziemy się cieszyć, ale nie namawiam do tego. Namawiam raczej do chwili cierpliwości, bo mamy też poczucie, że peeling do twarzy to jest coś, czego nam brakuje w portfolio i czego my również życzylibyśmy sobie szybko się doczekać, także trochę cierpliwości jeszcze apeluję o to i będzie być może wkrótce już można korzystać z nowego kosmetyku też na twarzy. Dokładnie, popadło też od Państwa bardzo dużo pytań dotyczących kolejnych pomysłów i kolejnych potrzeb dotyczących całej kategorii kosmetycznej. Ja nie jestem w stanie nawet zczytać tych informacji, ale to, co chciałabym, o czym chciałabym Państwa zapewnić, to, że to nie jest koniec naszej architektury. My tę kategorię będziemy rozbudowywać, bo jak Państwo widzicie i sami inicjujecie kolejne pomysły tych wdrożeń, przed nami jest jeszcze sporo. Padło od Państwa także kilka pytań, na które szybciutko odpowiemy. Czy to są pytania już takie prostsze i organizacyjne, więc czy ta prezentacja, którą Pani doktor dzisiaj się posługiwała, będzie dostępna? Tak, będzie dostępna, już jest dostępna w materiałach do pobrania w języku polskim. Jutro, od jutra będzie dostępne także nagranie w języku polskim oraz sukcesywnie ta prezentacja będzie dostępna we wszystkich wersjach językowych. Najpierw angielski, a następnie pozostałe wersje językowe. Pytaliście Państwo, kiedy wchodzą ulepszone kosmetyki. To powtarzając tylko, linia aloesowa już jest, shower gel będzie dostępny w piątek, krem na dzień, krem na noc będą na początku sierpnia, a linia Vita-C na przełomie lipca i sierpnia. Więc to, o czym dzisiaj mówimy, już nadchodzi. To są rzeczy, które zaraz znajdą się u nas na sklepie. Padały jeszcze pytania dotyczące serum kolagenowego, czy nie będzie w sprzedaży? Tak jak Pani doktor powiedziała, będzie, ale w nowej wersji. Podobnie padło pytanie o piankę kolagenową do mycia twarzy, czy będzie? W innej wersji na pewno, ale produkt kolagenowy do mycia twarzy na 100% będzie. Szanowni Państwo, nie chcąc przedłużać i chcąc uszanować Wasz czas, udało nam się, myślę, odpowiedzieć na zdecydowaną większość pytań. Jedno pytanie nam umknęło, nie było takiego pytania, ale jedna rzecz nam umknęła. Teraz przy okazji tego, co wymienialiśmy, jest to myślę istotne. Podam hasło i przekażę głos próbki. Czy mówiliśmy o próbkach?
Nie mówiliśmy dzisiaj o próbkach, bo próbki produktów, Szanowni Państwo, także będą wchodzić. Na przełomie lipca, sierpnia będziecie mogli już kupić próbki produktów masła kolagenowego i kremu do rąk. Oczywiście portfolio próbek będziemy rozbudowywać. Próbki wiemy, że są produktem, z którymi szczególnie Francja, którą pozdrawiamy, bardzo chętnie działa, także to portfolio także będziemy rozbudowywać. Szanowni Państwo, to jest pierwszy taki webinar z cyklu mocno edukacyjnego, mocno pokazującego całe kompleksowe portfolio, nie ostatni, więc będzie szansa jeszcze na to, żeby odpowiedzieć na te pytania. Oczywiście zachęcam do kontaktu z nami poprzez biuro obsługi klienta, a także poprzez kontakt z nami podczas webinarów. Zachęcam do kontaktu z menedżerami rynku. Jeśli macie jakieś wątpliwości, pytania, będziemy starały się odpowiedzieć na wszystkie pytania. A panią doktor już zapraszamy na kolejny webinar, już prosimy o kolejną dawkę edukacji i proszę o to w imieniu społeczności, która tutaj chce więcej i więcej i chce czerpać tą całą skarbnicę wiedzy, jaką pani nam tutaj dzisiaj przedstawiła. Bardzo dziękuję jeszcze raz za uwagę, dziękuję za tak fantastyczne prowadzenie też dla całego działu tutaj z panią dyrektor Klaudyną na czele, całego działu, który przygotował dzisiejszy webinar po to, byśmy się mogli połączyć w tak dużym gronie i aż 10 języków tłumaczom, wszystkim, którzy wspomagali, którzy dali radę nadążyć pewnie za zbyt szybko przekazywaną wiedzą dla Państwa i przede wszystkim dla wszystkich, którzy zdecydowali się na dzisiejsze uczestnictwo. Dziękuję tak samo. Zapraszam na kolejne odsłony nowych kosmetyków i webinary, które pokażą ich mocne strony i to, jak się zmieniamy. Wszystko dla Was. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie Pani Doktor, dzięki wielkie droga społeczności za spędzenie z nami tego letniego, przecudownego wieczoru i do zobaczenia.